Dobry wieczór Państwu z hali mistrzów we Włocławku. Witają serdecznie Rafał Darzenkiewicz i Piotr Stopczyński. Za moment początek kolejnego meczu reprezentacji Polski, czwartego już w eliminacjach Mistrzostw Europy, których finały w 2003 roku odbędą się w Szwecji. Przeciwnikiem naszej drużyny będzie drużyna Francji, a więc wicemistrzowie olimpijscy. Przeciwnik niezwykle silny, aczkolwiek w tych eliminacjach już nie jest niepokonany. Na czele tabeli Francuzi, którzy mają 5 punktów, ale także po 5 punktów, a więc 2 zwycięstwa i 1 porażkę mają zespoły Estonii, Łotwy i Polski. Polacy zajmują 4. miejsce, teraz hymny obu ekip. Czwarte spotkanie naszej reprezentacji. Sytuacja w tabeli grupy D jest w tej chwili taka, że 4 zespoły mają po 2 zwycięstwa i po porażce. A więc sytuacja dosyć wyrównana, no i bardzo ważne jest, żeby dzisiejsze spotkanie wygrać. Stwarzałoby to świetną pozycję wyjściową przed rundą rewanżową, bowiem do półmetka tych eliminacji nie jest już daleko. Naszą reprezentację czeka jeszcze w sobotę spotkanie z Białorusią, outsiderem tej grupy, no a potem już runda rewanżowa dopiero w listopadzie. Skład drużyny francuskiej, która dzisiaj pojawi się na parkiecie hali we Włocławku, z numerem 4 Mustafa Sonko, z numerem 5 kapitan zespołu Laurent Sierra, z numerem 6 Michael Pietrus, z numerem 7 Laurent Juarez, z 8 Alain Digbe, z 9 Florent Pietrus, brat Michaela Pietrusa, z 10 Fabien Dubos, z numerem 12 Cyril Julien, z 13 Boris Dio i z numerem 15 Vasco Jefimov. Trenerem drużyny jest Alain Weiss, a jego asystentem Patrick Bisley. Reprezentacja Polski w składzie troszeczkę zmienionym. Część tych zmian wymuszona kontuzjami. Z numerem 5 Andrzej Pluta, z numerem 6 Paweł Szcześniak, z 7 Radosław Chyży, z numerem 8 Krzysztof Sidor, z numerem 9 kapitan drużyny Maciej Zieliński, z 10 Adam Wójcik, z numerem 11 Kordian Korytek, z numerem 12 być może będziemy mieli debiut w naszej reprezentacji dziś Marcin Stefański, z 13 Roman Prawica, z numerem 15 Joe McNull. Trenerem naszej reprezentacji jest Dariusz Szczubiał, a asystują mu panowie Andrzej Kowalczyk i Ryszard Poznański. Nasz reporter Hubert Morawiak przeprowadzi teraz krótką rozmowę z prezesem Polskiego Związku Koszykówki, panem Markiem Pałusem. Prosimy.
Panie prezesie, to bardzo ważne spotkanie dla polskiej reprezentacji. Kto wie, czy nie najważniejsze w tych eliminacjach? No na pewno, jeżeli chodzi o sytuację w grupie, jest to spotkanie być może kluczowe, ustawiające nas w przypadku ewentualnego zwycięstwa w bardzo dobrej sytuacji. Ale z drugiej strony zwycięstwo ewentualne w dzisiejszym spotkaniu byłoby wydarzeniem samym w sobie, jednak pokonanie zespołu francuskiego byłoby dużym wydarzeniem. Dotychczas się nie udawało u siebie w ostatnich eliminacjach. Mam nadzieję, że może tym razem ta niemoc zostanie przełamana i wygramy, a byłoby to na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem przed meczem z Białorusią i przed drugą fazą eliminacji. Co pana zdaniem może być kluczem do zwycięstwa w tym meczu? Ja myślę, że przede wszystkim determinacja zawodników, ponieważ no, umiejętnościami koszykarskimi Francuzom nie ustępujemy. Jest to zespół w przebudowie. Na pewno generalnie koszykówka francuska jest wyżej notowana od koszykówki polskiej, ale z drugiej strony jest to zespół absolutnie w naszym zasięgu i determinacja w obronie, konsekwentna gra, nieodpuszczanie, tak jak to było w meczu z Węgrami, te elementy mogą zadecydować o zwycięstwie. Pozostaje nam więc zatem trzymać kciuki i oddajemy głos naszym komentatorom. A kciuki za polskich koszykarzy podczas meczu we Włocławku w Hali Mistrzów trzymać będzie komplet publiczności. Organizatorzy meczu i Polski Związek Koszykówki zmniejszyli cenę biletów, stąd komplet publiczności dziś podczas meczu z wicemistrzami olimpijskimi z Sydney. Pierwsze piątki zespołów w tej chwili wychodzą na parkiet. U Francuzów Digby, Sierra, Julien, Foirest i Pietrus, a w drużynie polskiej Zieliński, Pluta, McNull, Prawica i Adam Wójcik. Drużyna francuska istotnie w przebudowie, aczkolwiek jeśli spojrzeć na porównanie obydwu składów zespołów, ponieważ graliśmy z Francją w 1997 roku w eliminacjach tych pamiętnych dla nas mistrzostw Europy, w których zajęliśmy siódme miejsce, był mecz w Wałbrzychu i z tamtego spotkania w zespole francuskim dziś na parkiecie albo na ławce rezerwowych pięciu zawodników, u nas tylko dwóch. Dodajmy, że to spotkanie prowadzą jako sędzia główny Efim Resser z Niemiec, a pomagać mu będzie Iwan Zachara z Czech. Sprytny teraz Foirest chciał oddać piłkę pod samym koszem do Cyrila Juliana, centra w tej chwili drużyny francuskiej, ale nie udało się, przerwali akcję Polacy. To spotkanie zapewne także dla trenera Francuzów, Alana Weissa, będzie odpowiedzią na to stać jego przebudowywaną drużynę, bowiem Francuzi wygrali mecze z teoretycznie najsłabszymi drużynami grupy, a więc z Białorusinami i Węgrami, a przegrali niespodziewanie z Estonią. To, co nie udało się przed momentem, w powtórce już Francuzom wyszło. Foirest zagrywał do Juliana i 2-0 prowadzi Francja. Andrzej Pluta, jeden z tych dwóch polskich zawodników, którzy grali w Wałbrzychu z Francją w 1997 roku. Podsłaniany Zieliński tam. Z McNullem. Sam Joe McNull. Zbiórka i jest 2-2. Bardzo dobrze zachował się teraz Joe McNull. Pierwszy rzut nieudany. Poszedł na deskę, zebrał piłkę, teraz nieskutecznie rzucał Foirest i Polacy przed szansą objęcia pierwszego prowadzenia w tym meczu. Dobrze znalazł się tam Adam Wójcik, Zieliński i punkty Macieja Zielińskiego. 4-2, pierwsze prowadzenie Polaków. Rozgrywa piłkę Laurent Sierra, jeden z najlepszych rozgrywających Superligi w poprzednim sezonie. Walczył o to miano z Raymondem Miglinieksem. Grał wtedy w zespole Asphel Villeurbanne. Julia to z kolei jeden z zawodników, którzy mają srebrny medal olimpijski w swoim dorobku. Błąd kroków teraz odgwizdał arbiter. Błąd kroków przy tym podaniu Laurenta Sciary. I Polacy przy dopingu kompletu publiczności we Włocławku. Andrzej Pluta podsłaniany tam przez Wójcika, nic z tego nie wyszło. Niedokładne podanie, teraz przeciął to podanie do Joe McNulla, grający z numerem 9, Florent Pietrus. Pietrus, zawodnik urodzony na Gwadelupie, ale oczywiście z obywatelstwem francuskim. Dobitka Juliana, kolejne punkty tego centra. Dwaj bracia Pietrusowie występują zarówno w klubie Portes, tam zostali wychowani na koszykarze, i w reprezentacji Francji obecnie. Nadzieja francuskiej koszykówki, bardzo zdolni koszykarze. Roman Prawica, przy nim Foirest. Chodzi. Maciej Zieliński na skrzydło, obiegł kosz i ponownie akcja z Joe McNullem, no ale teraz już zorientował się Cyril Julien, dobrze pilnował od piłki. Akcja dogrywana tylko przez 2 sekundy przez biało-czerwonych, a więc w trudnej sytuacji gracze Dariusza Szczubiała. Zieliński musi być natychmiast rzut, Andrzej Pluta i skutecznie wybrnęli z tej sytuacji biało-czerwoni.
Dobrze, Andrzej Pluta. Była mowa przed tym meczem, tak przynajmniej stwierdził trener Dariusz Szubiał, że trzeba będzie uważać głównie na rzuty spod kosza Francuzów, a więc zmuszać ich do sytuacji strzeleckich na obwodzie. Za linii 6,25 albo może nieco bliżej, ale jednak nie w bezpośredniej bliskości polskiej tablicy. Juaresta teraz faulował Andrzej Pluta. Francuzi. Titus, teraz już Juarez. Titus za trzy punkty nieskutecznie walczy do Joe McNull. Kolejny wygrany pojedynek z Julien i Zieliński. W indywidualnej akcji Wójcik, jest czas, żeby uspokoić tę akcję, zagrać ją dłużej, 1-1. Adam Wójcik znakomicie! Znakomicie Adam Wójcik, wciąż skuteczny, w dobrej formie, gra dużo, zarówno w klubie, jak i w Peryferii Ateny, jak i w Eurolidze, także w barwach klubowych. Nowe prezentacje, jest podstawowym zawodnikiem, więc nie można mówić, że gra wiele, no bo byłaby to czysta formalność. Faulowany teraz przy zbiórce Adam Wójcik, a ten, który faulował, Pietrus. Przepychanka tam z Adamem Wójcikiem, ale co ważne, w tych pierwszych minutach Polacy wygrywają walkę na obu tablicach. Walczy przede wszystkim Joe McNull. Ciekawe na ile sił, oby jak na jak najdłużej starczyło sił Joe McNullowi, bo przecież gra z kontuzją. Więcej przebywał na zabiegach tutaj we Włocławku, niż trenował z kolegami podczas tego krótkiego zgrupowania przed meczem z Francją. McNull. No, nieco tam zmęczony walką z Cyrilem Julianem. Nie trafił. Sierra. I Andrzej Pluta. Uważna obrona w tej chwili Polaków. Indywidualne krycie. I z daleka Sierra. Ale on potrafi rzucać nawet z odległości 8 metrów. Musi uważać Andrzej Pluta. No, ale tam umiejętnie podsłonił. Wyszedł do góry Cyril Julien. Podsłonić właśnie Sierra. Został na tej zasłonie Andrzej Pluta i łatwo zdobył Francuz punkty. W odpowiedzi Adam Wójcik nieskutecznie, ale proszę, jak walczy Joe McNull? Zbiórka McNulla i fauluje Alain Digby. Alain Digby to doświadczony zawodnik w tym gronie odmładzanej francuskiej drużyny, 26 lat. Obecnie gracz Barcelony, wcześniej przez 7 lat w Asvelu Villeurbanne. Także grał w meczu w Wałbrzychu w eliminacjach w 1997 roku. Julien teraz dobrze podtrzymał Adama Wójcika, prawica, próbuje 1-1 z Juarestem. Do Wójcika upływają sekundy, Wójcik z dystansu, tym razem skutecznie, choć tylko za 2 punkty. Rozpoczyna akcję Francuzów. Sierra, to już Digbo. Z Julienem dwójkowa akcja, ale naprawdę fantastyczną partię rozgrywa teraz Joe McNull. No szkoda, że Polacy się pogubili przy tej piłce. Nikt do niej nie wyszedł. Do podawanej od Joe McNulla ani Andrzej Pluta, ani Roman Prawica. Zdarzają się błędy. Sierra. Wciąż kapitalnie podaje w lidze greckiej na 4. miejscu w statystyce asystentów. Pluta. Zieliński. Zieliński, Pluta i Wójcik, a więc trzech, a nie dwóch, jak wcześniej powiedziałem, graczy polskich grało z Francją w Wałbrzychu w 1997 roku. Teraz zbiórka, czy zbicie piłki już odbitej od tablicy przez Florenta Pietrusa, bardzo skoczny zawodnik, 21-letni, nie stary, 2 metry, 1 centymetr wzrostu. I biało-czerwoni, Zieliński, przy nim Juarez. Julien próbował wybić piłkę Zielińskiemu. Tam nastąpiło przekazanie, podwojenie krycia w drużynie francuskiej. 16 sekund mają gospodarze na dogranie tej akcji. Andrzej Pluta do Joe McNulla. Mocno ogrywanego w tych pierwszych minutach. Raz pogubił się Joe McNull i już Francuzi. Ale dobrze bronił się Julien, trzeba przyznać. Fauluje Roman Prawica. Musiał popełnić ten faul. Mijał go Alain Digby. Mamy pierwszą zmianę, której dokonuje Alain Weiss, szkoleniowiec trójkolorowych. Opuszcza plac gry Alain Digby, a w jego miejsce z numerem 13 Boris Dio. A więc podwyższa skład przede wszystkim tę siłę na obu tablicach szkoleniowiec Francuzy. Boris Dio, także młody zawodnik, to jest to młode pokolenie, które wchodzi w tej chwili do kadry. Ma zielone światło od trenera Weissa. No i korzysta z tego. Dio także zawodnik po Ortez. A tu Juarez.
oszukał dwóch naszych reprezentantów, i Wójcika, i Zielińskiego, ale Polacy wciąż prowadzą, 10-9. I nasi reprezentanci w natarciu. Pluta. Jara przed nim. Od Sierry. Wójcik. To wciąż przy nim Pietrus. Brawo dla Joe McNulla. Kolejna zbiórka polskiego centra. Nie może rzucać Andrzej Pluta, bo jak wspomniałem, nieco niższy od Sierry. Zbiórka Wójcika, brawo. No i są kolejne punkty. Są kolejne punkty. 12-9 dla Polski. Tam domagał się jeszcze Adam Wójcik faulu od arbitrów. Ci jednak uznali, że nie było tam faulu na naszym reprezentancie. Dodajmy, że ten mecz prowadzą panowie Efim Reser z Niemiec i Iwan Zachara z Czech. Za 3 punkty Laurent Foirest. Niezwykle doświadczony zawodnik, 29 lat. Grał na Igrzyskach Olimpijskich, był też w składzie na Mistrzostwa Europy i to nie jedne. No muszą nasi zawodnicy przede wszystkim nie pozwalać i Sierrze, i Fuarestowi na to, aby pozostawali bez opieki za linią 6.25. Bo obaj potwierdzili to, iż trafiają z dystansu raz za razem. Teraz faul, próba przerwania tego kontrataku Francuzów przez Andrzeja Plutę. Drugie przewinienie podstawowego rozgrywającego w dzisiejszym spotkaniu naszej reprezentacji. Zorientował się Andrzej Pluta, że sunie pod nasz kosz szybki atak Francuzów, no i popełnił faul taktyczny. Czas na żądanie trenera Dariusza Szczubiała. Kilka uwag na tablicy wyników. Remis 12-12. Dobry początek w wykonaniu Polaków. Znakomita passa na obu tablicach. Joe McNulla. Gorzej jednak z rozgrywaniem tych akcji. Bardzo dobrze bronią Francuzi to, o co podkreślali tak trener Dariusz Szczubiał, jak i zawodnicy polscy, szczególnie Radosław Chyży, który na co dzień gra w drużynie z Dijon w lidze francuskiej, że przede wszystkim będą musieli Polacy postarać się rozerwać tę twardą, mocną obronę Francuzów. Drużyna, reprezentacja Francji jest zespołem, który najmniej punktów stracił w grupie D eliminacji Mistrzostw Europy i trzecim, jeśli chodzi o stratę punktów spośród wszystkich zespołów walczących o awans do turnieju, który w przyszłym roku odbędzie się na boiskach Szwecji. Liga francuska niewątpliwie silniejsza od polskiej, więcej wybitnych drużyn, więcej pieniędzy przede wszystkim. No i naturalnie tamtejsza koszykówka może się pochwalić większymi sukcesami, zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Chociaż trzeba przyznać, że Francuzi jedyny swój finał Mistrzostw Europy zaliczyli dawno, dawno temu. Wtedy jeszcze finał Mistrzostw odbył się w Kairze, to było gdzieś w latach 40., jeśli się nie mylę. No a potem kilka trzecich miejsc, ostatnio największy sukces to 4. miejsce na mistrzostwach, które były rozgrywane u nich. A w ostatnich Mistrzostwach Europy dopiero szósta pozycja tak, która zabrała, nie dała Francuzom awansu do Mistrzostw Świata, które w tym roku odbędą się w Indianapolis. Świetnie Lanciara, ale dobrze teraz również zbiórka pod własnym koszem. Joe McNulla, no i opanowana sytuacja. Adam Wójcik, przy nim jak cień Pietrus. Adam Wójcik teraz pokazuje to, do czego przywykł już właśnie w ateńskim Peristeria, więc że także ma rozgrywać, także ma wyprowadzać piłkę kozną. Znakomite podanie teraz Andrzeja Pluty do Joe McNulla, faulowany przez Juliena. Joe McNull i popularny Józek stanie na linii rzutów wolnych. Będzie szansa, aby biało-czerwoni ponownie wyszli na prowadzenie w tym meczu. Na razie 12-12 i 2 minuty 21 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Dobrze, Joe McNull. Prokomie Treflu Sopot rozwija swoje wszystkie zdolności, gra dużo. No, mówi teraz prezes Idei Śląska Wrocław Grzegorz Schetyna, że chciałby zarówno jego, jak i Rajmonda Migliniecka sprowadzić z powrotem do Wrocławia. Ale nie wiadomo, czy to się uda, bo także w Prokomie Treflu Joe McNull wpisuje się znakomicie. No, wciąż walczy McNull, wciąż bardzo wiele sił wkłada w walkę z Cyrilem Julianem. Pomylił się Dio, zebrał piłkę Wójcik i mamy teraz szansę do szybkiego ataku, ale będzie to jednak atak pozycyjny, zdążyli wrócić Francuzi. Andrzej Pluta, przed nim znacznie wyższy, bo mierzący 2 m 3 cm Dio. Niedobrze, niedobrze Pluta do McNulla. Teraz szybko atakują Francuzi, Sierra, Dio i dobrze wrócił do obrony Roman Prawica.
Fantastyczna walka. Ciara. No teraz zdobywa punkt. Nikt go nie powstrzymał. No i zdaje się, że jeszcze tutaj sędziowie odgwizdali faul. Faul Macieja. Dodatkowy rzut. Przepraszam, Adama Wójcika. I będzie dodatkowy rzut wolny przez Laurenta Sierę wykonywany. No, troszkę problematyczna sytuacja. Zdaje się, że uznali, że próbował odepchnąć już korpusem Laurenta Sierę Adam Wójcik. Zmiany w obu drużynach w miejsce prawicy. Radosław Chyży, na co dzień już wspominaliśmy o tym, grający we francuskim Dijon, w czwartej obecnie drużynie Pro A, czyli najwyższej klasy rozgrywkowej we francuskim baskecie. I zmiana także w drużynie francuskiej. Siada na ławkę rezerwowych Ciara, a w jego miejsce po raz pierwszy na parkiecie tutaj we Włocławku Mustafa Sonko. Strzec boiska Joe McNull, zastąpił go Kordian Korytek, jest także Radosław Chyży. Natomiast widziałem nieco bolałą minę Joe McNulla. Trzeba pamiętać, że on gra z kontuzją, mianowicie gdzieś na stopie stworzyła mu się narość, która bardzo utrudnia bieganie, która jest bolesna. No i mimo znieczulenia, mimo zabiegów terapeutycznych zawodnik Prokomut Refla Sopot gra właśnie z taką kontuzją. Zieliński, przed nim Dio, teraz już Radosław Chyży. Chyży. Piękne minięcie Chyrzego, tylko niestety akcja niezakończona celnym rzutem. Zabrakło wykończenia w tej akcji, właściwego wyprostowania ręki. Już Francuzi, ale teraz łatwo zdobywają punkty, a pokazał swoją skoczność teraz Florent Pietrus, wysoko wyskakując i dobijając tę piłkę. Luta, drugi z braci. No i teraz błąd Polaków, dotknął piłki Adam Wójcik, wybił ją niemalże z rąk Kordiana Korytka, bo do niego była adresowana. Niewiele już czasu pozostało do zakończenia pierwszej kwarty tego pojedynku. Francuzi 4 punkty przewagi, 17-13. Juarez i punkt niesłychanie groźny. Jest na boisku Mustafa Sonko, także dosyć doświadczony zawodnik. W tej chwili właśnie przeszkadza Andrzejowi Plucie. Pomaga Kordian Korytek, no ale dalej musi rozgrywać sam zawodnik Blach Pruszyński Pruszków. Świetnie Adam Wójcik, no ale wciąż brakuje wykończenia akcji. Skoczni francuscy obrońcy. I o teraz Sonko blokował rzut. W końcu z dystansu Wójcik. No ale to była taka wymuszona sytuacja przez ręce. Jurka Dio, no rzucał. I to była ostatnia akcja pierwszej kwarty spotkania. Francuzi wygrali ją 19-13. Dopiero w samej końcówce tej kwarty zaznaczyła się jakaś przewaga zespołu francuskiego. Przedtem Polacy umiejętnie powstrzymywali swoich rywali. Ale rozpoczęło się to wszystko od momentu, kiedy plac gry opuścił już potwornie zmęczony Joe McNull. Joe McNull jednak w tych pierwszych minutach pierwszej odsłony zdecydowanie łatwiej radził sobie niż Kordian Korytek w strefie podkoszowej. Zbierał piłki i starał się być tym, do którego te piłki były w strefie podkoszowej adresowane. Zdobywał punkty. Gdy go zabrakło, przewaga Francuzów wzrosła, a Hubert Morawiak rozmawia z Jackiem Krzykałą, jednym z reprezentantów polskich, którzy uczestniczą w zgrupowaniu, ale w dzisiejszym meczu nie gra. Jacek, z ławki rezerwowych obserwujesz grę Polaków i Francuzów. No chyba niełatwe zadanie ma Andrzej Pluta w obronie przeciwko Laurent Sierra. No na pewno tak. Sierra to bardzo doświadczony zawodnik. Wykorzystuje przewagę wzrostu. Poza tym straszny tumult tutaj w hali, brak komunikacji. Często Andrzej nadziewał się na zasłony i po tych zasłonach już była penetracja, oddanie na czyste pozycje. Widać wyraźnie, że Francuzi dysponują znakomitymi warunkami fizycznymi. Ta jedna z ostatnich akcji i dobitka pół metra ponad koszem. Będą musieli też gracze podkoszowi mocno pracować. Tak, to prawda, trzeba zostawiać, bo tak jak już pan powiedział, wspaniałe warunki fizyczne są bardzo skoczni. Po niecelnych rzutach idą strasznie w górę i dobijają piłki niecelne. Ta ostatnia akcja świadczy o tym najlepiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Skoczność młodych, czarnoskórych, skrzydłowych zespołu francuskiego, a więc Dio, Pietrus. To są ci, którzy bardzo potrafią wysoko poszybować nad koszem. No a Sierra, ten doświadczony, renomowany zawodnik, w tej chwili zastępuje go przez jakąś chwilę grający z czwórką Mustafa Sonko. Sierra to jest były mistrz Europy juniorów, wicemistrz świata juniorów, no a potem w karierze seniorskiej. Także wiele zdobytych tytułów w reprezentacji Francji od 1996 roku.
Wygrane wznowienie przez reprezentację Polski skakała Adam Wójcik, a teraz piłka u Krzysztofa Sidora, kolejny rozgrywający wprowadzony na parkiet przez trenera Szczubiała. I dobra, od razu asysta do korytka i rzut z faulem, 2 punkty. Bardzo dobre rozpoczęcie przez podopiecznych Dariusza Szczubiała tej drugiej kwarty. Ważny moment, kiedy Francuzi w końcówce tej pierwszej kwarty, pierwszych 10 minut odskoczyli na dystans 6 punktów. Teraz szansa na zmniejszenie tej przewagi już tylko do 2, jeśli Kordian Korytek wykorzysta dodatkowy rzut. To się nie udało, ale jest zbiórka Radosława Chyżego. Brawa od publiczności i znowu piłka na obwodzie. Krzysztof Sidor. Znów tam uwolnił się Korytek, ale tym razem piłka do rogu. Maciej Zieliński zbiera Juarez. On rozpoczyna akcję trójkolorowy. Juarez, ale wstrzymał ją. Teraz już Dio. Sonko, Dio, Sonko, dwójkowa akcja, ustawianie tego całego ataku Francuzów. Dio, Juarez, teraz Julien pod koszem, nieskutecznie. Sidor, dobrze dojrzał tam Wójcik, ale chyba ostatni dostał tej piłki, tak, tak, pokazuje to arbiter Florent Pietrus i rozpoczną biało-czerwoni. Krzysztof Sidor, trzeba stwierdzić, że Polacy dobrze realizują założenia w obronie, że nie dopuszczają faktycznie do walki pod samym koszem, do zdobywania punktów spod samego kosza. No przynajmniej się starają. Były takie momenty, że Ciara na przykład rzucił spod kosza, ale ogólnie sporo takich akcji zostało wybronionych. Zieliński do Chyżego, świetnie, dynamicznie, dobrze, tempo. Radek Chyży zdobywa kolejne punkty dla Polski. I tylko 2-punktowe prowadzenie Francuzów. Teraz ważne, by to obronić. Znakomity doping włocławskiej publiczności. Juarez, ale on trafia za 3 punkty. To doświadczenie tych kilku zawodników, którzy mają za sobą występ na Igrzyskach Olimpijskich, srebrny medal, to o czym polska koszykówka może tylko pomarzyć, bo w powiązaniu z tą młodością, szybkością, zwinnością pozostałych graczy tworzy naprawdę konglomerat dla bardzo dobrego zespołu, który, jak wiemy, i to podkreśla trener Alan Weiss, dopiero się zgrywa. Kolejne przytomne zagranie Krzysztofa Sidora, który sprawdza się na pozycji numer 1. Dogranie piłki do Kordiana Korytka. Korytek znów faulowany. Poleca siąść na ławce rezerwowych Cyrilowi Julianowi trener Weiss. No i wprowadza na jego miejsce takiego masywnego, dosyć bułgarskiego pochodzenia gracza Vasco Jeftimowa. Jeftimow, gracz w tej chwili Fortitudo Bologna, ale w zeszłym sezonie grał w Marusi Ateny, greckim klubie, który zdobył Puchar Saporty. Jeftimow przy tej okazji został MVP finału, który był rozgrywany w Warszawie, a więc polscy kibice mieli okazję go oglądać. Ten zawodnik, który przed chwilą zebrał piłkę. A teraz Sonko. 22-18 prowadzi Francja. Przy Sonko Krzysztof Sidor. Sonko, bardzo rutynowany zawodnik. On, Ciara, Juarez to są ci, którzy już od dawna grają w reprezentacji Francji. Właśnie Juarez zdobywa kolejne punkty. On najskuteczniejszy w drużynie francuskiej. Już zdobył tych punktów 12. Kordian Korytek, no nie odwrócił się do kosza. Krzysztof Sidor, Sidor. Bardzo dobre wejście tam w strefę podkoszową. Jeszcze dobitka Kordiana Korytka. Bardzo dobra zmiana. Krzysztof Sidor bardzo dobrze spisuje się w obronie, choć teraz uciekł mu Sonko. Wójcik zebrał piłkę, no i wyprowadza sam. Ale już jest Krzysztof Sidor. Chyży. Zieliński. No, takie wejście. Dobrze obsłużony Radek Chyży. No, reklamowali Polacy, że pociągnięta w dół obręcz w momencie, kiedy piłka się o niej odbijała, tego robić nie wolno. Ale sędziowie nie zareagowali. Zieliński. Jeszcze raz spokojny atak pozycyjny. Przegrywamy 4 punktami z Francją. Druga kwarta spotkania. Eliminacje Mistrzostw Europy. Adam Wójcik. I no 3 bardzo punkty, łatwo. Nie? 2. Bardzo 2 łatwo teraz rozbili Polacy obronę drużyny francuskiej. To ważne. Rozrzucenie piłki, wykorzystanie tego, iż dochodzą Francuzi do rozgrywających na podwojenie. Jest szansa na odegranie do Korytka. Korytek szybko odegrał tę piłkę do Adama Wójcika i łatwe punkty biało-czerwonych. Jeszcze raz, o proszę bardzo, proszę zobaczyć. Korytek do Wójcika.
temu nie pozostało nic innego, choć łatwo to mówić, trafić niemalże z linii 6,25. Dosłownie o centymetry przekroczył tę linię Adam Wójcik. Gra wznowiona, był przez ten faul Krzysztofa Sidora, a teraz Laurent Sierra wrócił na parkiet, chociaż Sonko obok niego, właśnie u niego piłka w tej chwili. Sonko mija Sidora, ale dobrze pomagał Adam Wójcik. No i przechwyt Chyrzego, jest szansa na piękną akcję. Nie ryzykował efektownego wsadu, na który oczekiwała publiczność w sali we Włocławku i zapewne Państwo oglądający tę relację, pewne punkty to najważniejsze, ale trzeba przyznać, że Radek Chyrzy pokazuje się tutaj z jak najlepszej strony. Chce także pokazać się na pewno Francuzom, o których gra choć kilku tylko z 10 reprezentantów, których wpisał do protokołu Alain Weiss, gra w lidze francuskiej. Chyrzy potwierdza to, iż Francuzi dokonali dobrego zakupu, zatrudniając go w Dijon. Radek Chyrzy gra w Dijon, rzeczywiście przebywa na parkiecie średnio 20 albo ponad 20 minut w meczu. No i statystyki ma całkiem niezłe, a więc tutaj bez obaw trener Szczubiał i jego asystenci postanowili wystawić go w tym meczu do gry. 24-24, wyrównali stan meczu Polacy, poprosił o czas więc trener Weiss. Najskuteczniejsi przede wszystkim Laurent Fuarez, proszę spojrzeć, 3-3 rzuty za 2 punkty i 2 celne na 3 oddane za 3, a więc znakomita skuteczność francuskiego skrzydłowego. Czas, o który poprosił Alain Weiss, bez zmian Francuzi, a więc i Sierra, i Fuarez, i Sonko, i Yefimov, i z numerem 9 Florian Pietrus. I biało-czerwoni, którzy doprowadzili do remisu, odrobili tę 6-punktową już stratę z pierwszej kwarty. Powraca na parkiet Roman Prawica, odpoczywa Maciej Zieliński, a pozostaje to Chyrzy, Wójcik, Korytek i Sidor. Sonko, Pietrus i Sierra. Yefimov, teraz próba jego siły w konfrontacji z Kodianem Korytkiem, lepszy polski center. Sidor. Tak jest, pięknie sam, zdecydowanie pod kosz. Znakomitą zmianę dał Krzysztof Sidor w dzisiejszym meczu, rozgrywający Polonii Warbut Warszawa. I Polacy ponownie na prowadzeniu, 26-24. Sierra, Fuarez, przy nim Prawica, zostawił za sobą Prawicę Fuarez. No nie miał żadnego innego wyjścia, jak faulować Francuza Roman Prawica. I Fuarez stanie na linii rzutów wolnych. Widać, kolejna zmiana w drużynie francuskiej tymczasem. Widać, że Roman Prawica już dobrze pojął, na czym polega ta świetna reputacja Laurenta Fuareza. Że trzeba go bardzo, bardzo skrupulatnie pilnować. Na parkiecie w miejsce Yefimova, który niczym specjalnym się nie wyróżnił, z numerem 10 Fabien Dibes. Krzysztof Sidor, nadal remis. Dalej Sidor do prawicy. Sidor, Wójcik. Pomagają w obronie także Francuzi. Zagęszczenie tej strefy podkoszowej. Znalazł się jednak Kordian Korytek. No i z taką łamaną, jeśli tak można powiedzieć, asystą od prawicy zdobywa punkty. Prowadzimy 28-26. No ale gdyby to wszystko było troszeczkę płynniej, nie wymagajmy za dużo, byłaby niezwykle efektowna, kto wie, czy nie najefektowniejsza akcja tego meczu. Próbował teraz Fuarez za 3 punkty. Dobrze znalazł się Korytek, Wójcik. Znów wyprowadza piłkę, pokazuje mu Chyrzy, że jest na wolnej pozycji, ale już zdążyli wrócić Francuzi. Faktycznie, Radek Chyrzy w tej akcji sporo czasu, niepilnowany zupełnie, więc słusznie domagał się o piłkę. Właśnie teraz ją otrzymał, ale przy nim już Sonko. Chyrzy troszeczkę tak na siłę próbował tej akcji indywidualnej Radosław Chyrzy. Sonko. Zblokowany teraz Fabien Dubos. Fabien Dubos, który początki w kadrze, jego pierwsze kroki w kadrze były wtedy, kiedy właśnie Francja grała z Polską w Wałbrzychu.
Sidor. No nie będzie to celny rzut. Widać było z naszego stanowiska komentatorskiego, że piłka nieco w bok od kosza. Juarez, przy nim prawica. No i teraz Juarez zaskoczył obrońcę naszego. Podał na obwód do Sonko, a ten rzucił za 3 punkty. No muszą uważać biało-czerwoni na takie akcje. Proszę zobaczyć. Wydawało się, że Juarez wejdzie pod kosz. Odegrał piłkę do stojącego bez opieki na obwodzie Sonko i ten przymierzył za 3 skutecznie. Polacy, Chyży do Wójcika i już 2 Francuzów przy Adamie Wójciku. Prawica, ale Polacy daleko od kosza. Teraz nie złapał tej piłki Korytek. Paul Radosława Chyżego. Mustafa Sonko jest wicemistrzem olimpijskim Sydney. Jeden z 4 zawodników ze składu, który zdobywał srebrne medale. I obecnie także jest powoływany przez trenera Weissa. W tych eliminacjach grał jeszcze Stefan Rizasze, ale teraz nie ma go już w składzie. Różne opinie krążyły na ten temat, dlaczego tak niewielu Francuzów, którzy zdobywali wicemistrzostwo olimpijskie, gra do dzisiaj. W międzyczasie były jeszcze mistrzostwa Europy w Turcji. No i tam także nie wszyscy z nich pojechali. Były takie plotki, że Federacja Francuska sama zaskoczona nieco tak wysoką lokatą swoich koszykarzy nie zdołała wypłacić wszystkich premii obiecanych za takie sukcesy. Faktycznie Francuzi byli niespodzianką turnieju olimpijskiego. W grupie wygrali 2 mecze, przegrali 3, a wyszli do ćwierćfinału tylko dlatego, że wygrali mecz z Chinami. Chińczycy także mieli 2 zwycięstwa po fazie grupowej. No i o tym, kto awansuje, decydował bezpośredni mecz. Ale potem już Francuzi radzili sobie świetnie w meczu o półfinał. Pokonali Australijczyków. To była spora niespodzianka. No i w końcu awansowali. W meczu półfinałowym pokonali Australijczyków. Australijczycy zresztą wtedy byli, pamiętam, zmęczeni bardzo twardą walką ćwierćfinałową. Także szczęście również sprzyjało zespołowi francuskiemu w finale przeciwko amerykańskiemu Dream Teamowi, chociaż ta nazwa Dream Team akurat w przypadku igrzysk w Sydney była nieco na wyrost. Nie sprostali już przeciwnikom. Ale przez długi czas toczyli wyrównany pojedynek. Sierra teraz bardzo łatwo zdobywa punkty. Jakby troszeczkę uśpieni po tej przerwie na żądanie trenera Dariusza Szczubiała nasi zawodnicy. Sidor, przy nim Sierra. Podwojenie od Juliena i skuteczny po raz kolejny. Sonko napędza ten atak i faul Krzysztofa Sidora. No widać teraz nieco kłopotów naszych reprezentantów w ataku, bo w obronie może nie jest tak źle. W ataku szczególnie agresywna obrona Francuzów, no i kłopoty z odszukaniem wychodzących na pozycję partnerów. To podwojenie Francuzów w grze obronnej zawodnika, który zatrzyma już kozłowanie, jest problemem dla naszych reprezentantów, a przecież pozostaje zawsze jeden zawodnik wolny, tylko trzeba wiedzieć, gdzie on jest. Nie zawsze się to biało-czerwonym udaje. Sonko pokazuje Alan Weiss, żeby grali jego podobeczni długo. Weiss, Julien. Czyhał na błąd Juliena Andrzej Pluta, teraz on jest już pierwszy z przodu w ataku. Rozgrywa więc Krzysztof Sidor, 2 niskich rozgrywających w tej chwili na parkiecie w reprezentacji Polski. Sidor i Pluta. Bardzo klarowny podział ról. Adam Wójcik, on na pozycji numer 4, na piątce Joe McNull, no a pozycja numer 3 to Radosław Chyży. Faulowany Adam Wójcik przez Fabiena Libosa. Jeszcze raz ta akcja właśnie na Państwa ekranach. Fabien Libos, 25 lat, 2 metry 7 centymetrów, gra we francuskim Nancy. 3 razy był mistrzem Francji, a występował oprócz tego, że w Nancy, to również w takim francuskim odpowiedniku Państwowego Instytutu Sportu, w jego drużynie, a potem w Montpellier i Portez, a także w Cholet. Kolejna zmiana w polskim zespole, w miejsce Krzysztofa Sidora teraz Paweł Szcześniak. Wójcik, 1 rzut wolny, skutecznie. Jak Państwo widzą, 2 punkty przewagi wicemistrzów olimpijskich. Bardzo nie zdążył. Walka w pierwszej połowie. Paweł, na razie 31-29 prowadzą Francuzi. Tutaj nie udało się zablokować prawidłowo, zgodnie z przepisami, Laurenta Sciary. No ale
jesteśmy bardzo radzi, że polska drużyna gra zupełnie inaczej niż w tym fatalnie i w złym stylu przegranym meczu z Węgrami. Jednak lepiej gra się Polakom w hali we Włocławku. Tutaj wygrane po dogrywce spotkanie z Estonią w tych eliminacjach. A więc dużo lepsze wspomnienia. Ciara. Dwukrotnie skutecznie. 10 punktów już lidera drużyny francuskiej. Luta, przy nim Sonko, znakomicie pracujący na nogach, nie pozwalający się minąć naszemu rozgrywającemu. Teraz już Szcześniak, ustawiający tam Chyżego. Chyży dynamicznie, dobre odegranie do Wójcika. Wójcik nie zdecydował się od razu na rzut. Najpierw pivot. Wydawało się, że Puaresta oszukał, ale dobrze Chyż. Waleczność, jeszcze raz waleczność. Dużo walki wkładają i serca do walki Polacy. Teraz zablokowany Pluta, ale to, o czym mówiliśmy, przewaga wzrostu Francuzów. Piękna akcja. Jest wyraźna. Piękna akcja. Laurent Ciara, oddanie w mistrzowski sposób do Cyrila Juliana. I dwa punkty dla Francji. No teraz odskakują znowu na 6 punktów rywale. To, że Polacy walczą, to jest rzeczywiście duży plus, ale muszą również zdobywać punkty. Szcześniak, osaczony tam nieco Joe McNull. Niedobre podanie. Miało dojść do Radka Chyżego. No ale on był już bliżej kosza i w ten sposób straciliśmy piłkę. Jeszcze raz ta akcja. Nie w tempo, Chyży, jak widać, już biegł do przodu. Teraz spokojniej Francuzi. Ciara. To jest pozycja, z której może oddać rzut, na to się nie decyduje. Próba penetracji podkoszowej, odrzucenie piłki na obwód do Ibesa i pierwsze punkty tego zawodnika. A kolejne Francuzów i najwyższe prowadzenie 37-29, 8 punktów przewagi graczy Francji. Nie boi się Adam Wójcik rzucać, no ale ostatnio rzadko trafia. Sonko. Ciara. Spokojnie teraz Francuzi. Dobrze dyktuje tempo gry Laurent Ciara. Kiedy trzeba, potrafi błyskawicznie podać. A kiedy trzeba, wstrzymuje nieco akcję. Teraz nie doszła piłka do Juliena, ale też niedobre podanie Joe McNulla. Niespełna 40 sekund do zakończenia pierwszej połowy meczu, drugiej kwarty. Ciara. No nie doszedł do niego Joe McNull. Na całe szczęście Francuz nie trafił. Szcześniak. Chyży. Ponownie Paweł Szcześniak. Przed nim Sonko i znów ustawianie takiej statycznej gry w ataku przez biało-czerwonych. Nikt tam nie wychodzi na wolną pozycję. Próbuje indywidualnie Chyży. Dobrze, teraz Adam Wójcik. Biegnięcie pod kosz. Są punkty, nie ma kroków, czego domagał się tutaj gestykulujący obok naszego stanowiska trener Francuzów Weiss. Punkty zaliczone. No ale widać było, jak trudno oddać rzut Adamowi Wójcikowi bezpośrednio pod koszem. Momentalnie przy nim dwaj obrońcy, momentalnie blokowanie piłki opuszczone nieco niżej przez polskiego skrzydłowego. Sonko za dwa punkty. Kończy się pierwsza połowa meczu. Wydaje mi się, że drugą kwartę w tej chwili mamy sześciopunktową przewagę, no, czyli nasi zremisowali. Więcej, 7, 8 punktów. Tak, przegraliśmy dwoma punktami. 18 do 20, druga kwarta, pierwsze 20 minut, 8-punktowe prowadzenie trójkolorowych nad reprezentacją Polski. Bardzo dobry moment w tej drugiej części, w tej pierwszej części drugiej kwarty, kiedy reprezentanci naszego kraju doszli do wyniku 24-24. Nawet objęliśmy na moment prowadzenie 26-24, ale ponownie, podobnie jak w pierwszej kwarcie, końcówka tej kwarty wyraźnie dla Francuzów i to oni schodzą na przerwę przy dość wyraźnym prowadzeniu 39-31. Rzut oka na statystykę. Duży procent rzutów z gry Francuzów udana. No, niestety ani razu nie udało się Polakom trafić za 3 punkty. Popatrzmy na tę statystykę. Właśnie Francuzi 9 rzutów, 4 skuteczne, 44%. Niestety biało-czerwoni nie odpowiedzieli żadnym rzutem z dystansu skutecznym. Także skuteczność rzutów wolnych Francuzów rewelacyjna, zarówno Sierra, jak i Juarez, których pamiętamy z tego, że wykonywali te rzuty, no, sprawdzali znakomicie, natomiast u Polaków było ze skutecznością nieco słabiej, a więc wiemy już, skąd bierze się ta przewaga. Przede wszystkim rzuty za 3,
tutaj Laurent Fuarest, bardzo dał się nam we znaki, oraz rzuty wolne. Miejmy nadzieję, że Francuzi nie będą już tak skuteczni w drugiej części spotkania, skutecznie przeszkodzą im w tym polscy obrońcy, a znajdzie się w naszym zespole któryś z zawodników, który będzie trafiał zza linii 6-25. Nie ma niestety kontuzjowanego Dominika Tomczyka. W kilku meczach tych eliminacji to właśnie on próbował przejąć na siebie ciężar oddawania takich rzutów i czynił to wielokrotnie bardzo skutecznie, a te rzuty dziś zza linii 6-25 są bardzo potrzebne. Ale któż może to robić? Znacznie wyżsi obrońcy od Andrzeja Pluty i od Pawła Szcześniaka. Ci zawodnicy raczej nie mają możliwości i pozycji do oddawania takich rzutów. A dwukrotnie dobrą pozycję miał w tej pierwszej połowie Roman Prawica, ale dwukrotnie bał się rzucić, czego nawet domagała się tutaj włocławska publiczność. Adam Wójcik także parokrotnie znalazł się w dogodnej sytuacji na obwodzie. On nie bał się rzucać, ale nie trafił niestety. A więc ten rzut za trzy punkty to na razie jest poważny mankament, jeśli chodzi o skuteczność w zespole polskim. Wspomniałeś o absencji Dominika Tomczyka. No faktycznie nie tylko w tych eliminacjach, ale i poprzednio podstawowy zawodnik polskiej reprezentacji. Jest to bardzo dotkliwy jego brak. Adam Wójcik do tej pory najskuteczniejszy gracz polskiej drużyny, ale jak widać nie potrafił trafić ani razu za trzy punkty. A Laurent Fuarest, no godne pozazdroszczenia statystyki w pierwszej połowie meczu. Komplet publiczności w hali we Włocławku, a na razie minorowe nastroje. Nie ma takiej radości jak podczas poprzedniego meczu naszych reprezentantów z Estonią, tymczasem... Na razie jeszcze myślę nie ma powodów do wielkiego pesymizmu. 8 punktów straty do zespołu francuskiego to nie jest tyle, żeby nie można było tego odrobić w drugiej połowie, a więc nie popadajmy w pesymizm. Nasz reporter znalazł się niedaleko trenera Polonii Warbut Warszawa, Jarosława Zyskowskiego. Prosimy więc o krótką rozmowę. Jarosław Zyskowski, panie Jarku, obserwuje pan grę Polaków. 8 punktów to chyba jeszcze żadna przewaga w koszykówce. Oczywiście, to nic nie znaczy. Jest jeszcze 20 minut spotkania i miejmy nadzieję, że nasi chłopcy odrobią tą stratę. No troszeczkę brakuje nam siły ognia. Na razie tylko Adam 11 punktów zdobył. Pozostali zawodnicy muszą się trochę włączyć, pomóc. Musimy uważać na Foresta, który rzucił nam też 14 punktów. Ale myślę, że chłopcy teraz mają czas, ochłoną trochę i jest wspaniała publiczność doping i w następnej połowie odrobią tą stratę i wygramy to spotkanie. Wydaje się, że troszeczkę Maknulowi brakuje wsparcia na atakowanej tablicy. On jest bardzo zmęczony, gra z niedoleczonym urazem. Kto mógłby się włączyć w tą walkę? Adam Wójcik, Radosław Chyży, Kordian Korytek, na pewno. Kto jeszcze? No, myślę, że wszyscy ci zawodnicy muszą w walce na desce, bo zespół Francji posiada zawodników bardzo skocznych, sprawnych fizycznie i oni wszyscy atakują deskę i tak samo musi być z naszej strony. Nie możemy liczyć tylko na jednego Joe i pozostali zawodnicy muszą mu pomóc. Jako trener, co by pan powiedział zawodnikom teraz w szatni? No przede wszystkim w obronie za dużo pozwolone było na zawodnika Foresta. Musi zawodnik wysoki na tych zasłonach pomagać. I po prostu lepiej egzekwować, bo tutaj nic się nie wymyśli, ani nowych zagrywek, ani nic, po prostu lepsze wykonanie i będzie dobrze. Momentami chyba troszeczkę Polakom brakuje szczęścia, w kilku akcjach tak było. No się mówi, że szczęście sprzyja lepszym i miejmy nadzieję, że w tej drugiej połowie nasz zespół będzie lepszy i zacznie nam to szczęście sprzyjać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również za rozmowę. Wspomniał Jarosław Zyskowski, że tutaj Adam Wójcik bardzo pomógł naszemu zespołowi, jeśli chodzi o zdobycz punktową. Oprócz niego 7 punktów Kordian Korytek, 4 punkty Radosław Chyży. Natomiast w zespole francuskim 14 Fuarez oraz 10 Laurent Sierra. 6 punktów zdobył center Cyril Julien. Więcej zawodników punktowało do tej pory w zespole polskim, a więc nie ma trener Szczubiał takiego problemu, że zawodnicy wprowadzani z ławki są tylko statystami, tylko pozwalają odpocząć swoim kolegom z pierwszego składu. No ale też drużyna francuska, dobrze zorganizowana, miał w tym meczu debiutować Sacha Giffa, taki zawodnik Chalon, który
w którym Radek Chyży mówił, że jest to właściwie jedyny z tych reprezentantów Francji, przeciwko którym zdążył rozegrać mecz w lidze francuskiej. Proszę Państwa, trwa przerwa, a my proponujemy teraz fragmenty meczu z Estonią, rozegranego także tutaj we Włocławku. Przypomnijmy, kilka bardzo ciekawych zagrań, kilka pamiętnych, także za moment usłyszymy się jeszcze raz, a teraz Polska-Estonia, mecz z listopada. Palmo Friza, Kulame. Dobrze teraz pomagają wysoko na obwodzie w obronie Polacy. Magnul, jeszcze Bacik przy Mürseppie. Wysoko uniesione ręce Magnula, no ale z rogu boiska Gerd Kulame. Niestety, był to kolejny rzut za linii 6,25. Nie, za dwa punkty, a więc remis po 90. Po 90 musiał już stać na linii Gerd Kulame. No ale niesamowicie zagrywa momentami Gerd Kulame. Bardzo jest doświadczony zawodnik. Tak, po doświadczeniu się opłaca strata. Teraz pogubił się Maciej Zieliński. Niedobrze, bo Krisa faulowany przez... Nie zdobędzie jednak punktów, ponieważ wcześniej nie było słychać gwizdka. Sędziowie przerywali tę akcję i będą dwa rzuty wolne. Trzecie przewinienie Dominika Tomczyka. No ale na tablicy wyników remis. Popełniamy momentami szkolne błędy. No już tylko minuta 40 do zakończenia meczu, a więc będzie mało czasu na naprawę takich błędów. Balmo Kriza sprawia, że goście prowadzą 91-90. Publiczność już nie może wytrzymać, już stoi, nikt nie siedzi w hali we Włocławku. Dwa punkty przewagi. Emocje olbrzymie, no, siadają tylko kibice estońscy, nieco w tej chwili spokojniejsi. Polacy dopingują swoich na stojąco. Pluta do Zielińskiego. Zieliński do Pluty, Pluta nie decyduje się na rzut, teraz dopiero skutecznie, bardzo ważne punkty teraz Andrzeja Pluty. No i teraz klucz w tym, aby wybronić tę akcję. Znowu remis. Stał mocno poddenerwowany trener Dariusz Szubia. Znowu remis. Minuta 18 sekund do końca meczu. Rauno Pechka zgubił piłkę i mamy kontratak. Maciej Zieliński chyba sam. Przy nim Kriza i z faulem. A więc dwa punkty. Będziemy prowadzić i będzie jeszcze rzut wolny Maćka Zielińskiego. Nerwy dają znać o sobie. Tak w jednej, jak i w drugiej drużynie zdenerwowany Heino Enden ma pretensje do arbitrów, no, ale niewzruszony. Niezdecydowany tutaj troszeczkę Kriza, to może brak jego doświadczenia w meczach o taką stawkę, bo widać było, że początkowo myślał o stanięciu sztywno w obronie, o wymuszeniu kolejnego faulu w ataku. Nie udało się. Zieliński! Są trzy punkty przewagi, 95-92. No i teraz znowu potrzebna jest mocna obrona. 64 sekundy do zakończenia meczu. Za chwilę ostatnia minuta, tak to już się rozpoczęło. Bacik przy Krizie, Kriza sam penetruje, a myli się mecz tak. No i teraz spokojnie Andrzej Pluta, od razu do Maćka Zielińskiego. Możemy w tej chwili chwilę poczekać, możemy rozegrać atak pozycyjny. Pluta spokojnie zgubił Pechkę. Ale czekają jeszcze Polacy, czekają do końca czasu 24 sekund. No i teraz jakieś decydujące wyjście na pozycję. Bacik pod koszem, blok Metztaka, walczy jeszcze Bacik. Niestety Kriza, kontra i Kriza do Kulame, nie było bloku. I o czas natychmiast prosi trener Dariusz Szubiał. Słowa otuchy i ważne wskazówki, co zagrać w tej końcowej akcji, w jakim składzie wyjdą na te ostatnie sekundy biało-czerwoni. Prawica, Joe Magnul, Tomczyk, Pluta i Szcześniak. A więc dwóch małych, wspomagający ich Roman Prawica, znający najlepiej tę halę. No ale przy takich umiejętnościach koszykarzy oczywiście hala to niewielki. Na całym boisku Estończyków. Już przygotowani tam Kulame, przygotowany Pechka i Kriza tuż przy Szcześniaku i Plucie. Ale udało się wznowić grę. 23 sekundy do końca. Andrzej Pluta faulowany przez Gerta Kulame. No ale to było chyba zamierzone przez Estończyków. No, Kulame może jeszcze faulować. To dopiero pierwsze jego przewinienie. I od razu o czas prosi Heino Enden. Chodziło o przerwanie akcji Polaków. Punkt przewagi biało-czerwonych. 20 sekund. I 19 setnych sekundy dokładnie. 95-94 prowadzi reprezentacja Polski. Teraz już 96. Andrzej Pluta rzuty wolne.
Zobaczymy, trafi, chyba tak, chyba jeszcze w tej akcji powinien trafić. Będą więc 3 punkty przewagi, tak jest. No i akcja Estończyków. Ciekawe, czy będą... I mogą grać do końca, mogą tak, grać mogą, do końca Estończycy. Mogą doprowadzać do dogrywki, jeśli rzucą celnie za 3 punkty, ale niech tak się nie dzieje. Teraz Kulame właśnie na obwodzie. Oczywiście oddanie do Metztaka, to chyba nie on miał rzucać. To chyba nie on, ale jeszcze przechwycili Estończycy. Jeszcze Mürsep, on także za 3 punkty trafił. Trafił 40... Martin Mürsep, a więc remis. 44 setne sekundy zakończenia meczu. Ale ostatni rzut w regulaminowym czasie Dominika Domczyka i będziemy mieli dogrywkę. We Włocławku jest punkt Andrzeja Pluty. Coraz bliżej zwycięstwa. 107 punkt, 107 do 101 prowadzi Polska. A teraz 108 do 101. Nie pomylił się Andrzej Pluta. No i chyba jednak wygramy. 32 ostatnie sekundy meczu. Triza, Zieliński przy nim. Bardzo dobrze w obronie teraz Tomczyk. Nie pozwolił otrzymać karmu Kikerpilowi, który pierwszy raz teraz zupełnie nierozgrzany pojawił się na parkiecie za Mürsepa. Kulame. Pecha już od dołu. Ale zdołał sam przejrzeć się. Najpierw rzucił tablicę. Ważne, że zebrał po własnym rzucie. Chociaż ważne, najważniejsze jest to, że prowadzimy 5 punktami. Faulują teraz natychmiast Estończycy. Kriza jest piąte przewinienie. Piątym zawodnikiem. Pokazują w tej chwili sędziowie przy stoliku, że to już jest piąte przewinienie, a więc kolejny rezerwowy w tej chwili wchodzi na parkiet. Tunnel Time, ten przynajmniej grał poprzednio. Przeciwnie do Kikerpila. Możemy mieć tutaj do... Może dojść tutaj do ciekawej sytuacji w Włocławku, bowiem już tylko 5 zawodników ma do swojej dyspozycji trener Estończyków, a 4 przewinienia ma na przykład Pechka. Ważne, ale... że w tej dogrywce Polacy są lepsi, że wygrywają już 110 do 103. No i można powiedzieć, że Polacy odnoszą drugie zwycięstwo w eliminacjach. Pechka, poczekajmy, czy to będzie rzut za 2 punkty. Kikerpil. Prawica. 7 punktów przewagi. No, zamieszanie tam pod naszym koszem, agresywna obrona, fauluje w tej chwili Tain, fauluje Zielińskiego, a więc jeszcze poczekajmy chwilę, jeszcze będzie musiał Maciej Zieliński zdobyć jakieś punkty z rzutów wolnych, miejmy nadzieję. 12 sekund i 75 setnych do zakończenia meczu, a Zieliński... No, tym razem niecelnie. Niecelnie. Pierwsza pomyłka Macieja Zielińskiego z rzutów wolnych w dzisiejszym spotkaniu. No ale teraz zbieramy tę piłkę i bardzo dobrze, świetnie. Tajn już nie fauluje, nie fauluje też Pechka. Dla niego byłoby to piąte przewinienie. Spokojnie, doczekamy do końca, jeszcze 3 sekundy. Tomczyk, nie ma punktów, ale też nie zdążą już Estończycy wyrównać. Wygrywamy więc z Estonią 110 do 105. Po niesłychanie emocjonującym, wybitnie zaciętym meczu, w którym było wszystko. Były przede wszystkim olbrzymie emocje, za które wielkie dzięki należą się polskim koszykarzom. No i kolejny drugie krok. Drugie zwycięstwo, drugi krok naszego zespołu w kierunku finałów Mistrzostw Europy w 2003 roku. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć sobie, aby atmosfera i wynik w hali we Włocławku był identyczny jak przed niespełna 2 miesiącami w meczu z Estonią, a tu już rozpoczęła się 3 kwarta, 2 część spotkania pomiędzy Polską a Francją. Biało-czerwoni w składzie Prawica, teraz przy piłce Wójcik, Joe McNull z numerem 15, z 5 Andrzej Pluta i z 9 Maciej Zieliński. Francuzi z numerem 4 Mustafa Sonko, z numerem 9 Florent Pietrus, z numerem 12 Cyril Julien, z numerem 10 Fabien Dubus i z numerem 5 gwiazda francuskiej koszykówki Laurent Ciara. Roman Prawica, a więc akcja 3-punktowa, 34 do 39. Przegrywamy teraz na początku po 40 sekundach, które upłynęły od początku trzeciej kwarty. Digby. Dibos do Sonko. Mustafa Sonko. Dobrze, teraz Roman Prawica wrócił pod własny kosz. Dubos reklamuje, trener Szczubiał, błąd kroków, ale nic takiego nie było zdaniem sędziów i nadal prowadzą Francuzi. Zdobyli 2 kolejne punkty, 41-34. Pluta, Zieliński. Nic się nie zmienia w obronie zespołu francuskiego. Nadal agresywna, fauluje Dubos. O niczym chyba innym nie myślał Fabien
Dibos przy tym wejściu Joe McNulla. Popatrzmy, znakomite podanie od Zielińskiego. No i tutaj już wydawało się pewne punkty, a atakował wyraźnie rękę tutaj Joe McNulla, Dibos i na linii rzutów wolnych Joe McNull. No cóż, dobra lekcja dla Francuzów z poprzedniej akcji. Wtedy był rzut z faulem, teraz już myślał tylko o jednym Dibos, mianowicie o tym, żeby piłka nie wpadła do kosza. Sympatyczny Józek na trybunach hali we Włocławku i punkt Joe McNulla. 6 punktów przewagi Francuzów. Zaczyna Ciara Sonko. Przepraszam, to z numerem 8 Digbo. Teraz Sonko. Digbo. Przenoszona piłka z jednej części boiska na drugą. Faulował Alain Digbo. Ale bardzo dobrze teraz w obronie zawalczył Maciej Zieliński, proszę zobaczyć, wybrał tę piłkę, idealnie wszedł w kozioł Digbo i ten od razu powstrzymywał próbę kontrataku w wykonaniu Macieja Zielińskiego. Digbo, którego w tej chwili trener Weiss posadził na ławce, to niewątpliwie jedna z gwiazd francuskiej koszykówki. Gra w Barcelonie, zdobył mistrzostwo Puchar Hiszpanii, a teraz Wójcik znowu niecelnie pod koszem. Zieliński, Pluta, kończył się czas, no i proszę. Było miejsce, to czego brakowało w pierwszej części spotkania. To pierwszy celny rzut za linii 6-25 w wykonaniu biało-czerwonych. Ale teraz łatwo zdobyte punkty przez Sierra. Andrzej Pluta. Wójcik. 6-25, no i trafił wreszcie Adam Wójcik. Brawo biało-czerwoni. Zmalała przewaga Francuzów do tylko 2 punktów. Rozpoczynają tym, czego brakowało w pierwszej połowie. Rzutami za linii 6-25. To pozwoli rozluźnić tę ciasną i twardą obronę Francuzów. Pozwoli także na pole manewru i Wójcikowi, i Joe McNullowi. Francuzi Sonko. Nie ma miejsca, żeby oddać rzut za 3. Było jednak za 2, zbiórka Polaków, jest szansa na doprowadzenie do remis. Zieliński, teraz nie udało mu się minąć Juaresa, dobry w obronie Francuz, no i fauluje Andrzej Pluta. Też niewiele mu już pozostało, rozpędzony Juares, pewnie zdobyłby punkty, no a tak nadbiegł tutaj nasz rozgrywający i Juares na linii rzutów wolnych, no ale z przykrością trzeba stwierdzić, że to jest bardzo dobry egzekutor rzutów wolnych. Laurent Juarez. W pierwszej części spotkania rzucał dwukrotnie trafił, no ale skuteczność, to o czym mówiliśmy po zakończeniu pierwszej części spotkania, skuteczność Juareza i w ogóle reprezentacji Francji w tym spotkaniu godna pozazdroszczenia. Juarez 15 punkt. No ale on także się myli. 44-41 dla Francji, trzecia, kwarta meczu. Eliminacje Mistrzostw Europy, no i zablokowany Andrzej Pluta przez Ciarę. Ciara, oddanie do Dubosa, ale dobrze wrócili Polacy. Dobrze, że nie poprzestali tylko na tych reklamacjach po jakoby faulu na Plucie i wszyscy wrócili. Prawica do Wójcika. Wójcik próbuje 1-1 z Dubos. A teraz znakomicie Adam Wójcik. Świetnie. Absolutnie europejska klasa. Asysta pod koszem. Proszę spojrzeć. Tutaj szamotał się nieco z Dibosem, no ale znalazł Joe McNulla. No i Juarez jeszcze faulował polskiego centra. O to chodziło. Teraz tylko punkt przewagi Francuzów. No i jest możliwość, żeby był remis. Joe McNull. I remis. Tak jest. Po 44. Znów znakomity początek drugiej części spotkania, tym razem drugiej części spotkania Joe McNulla. No brakuje go zdecydowanie. Gdyby był w pełnej dyspozycji, zapewne ten wynik wyglądałby inaczej. Juarez, przy nim Wójcik. No teraz trafił piłkę Adam Wójcik. Nie chce pogodzić się z decyzją arbitrów. Zobaczmy to jeszcze raz. Wychodził w górę Juarez i proszę. Myślę, że sędzia ocenił, że trafił w rękę Francuza, tę podtrzymującą piłkę Adam Wójcik. Juarez. Już nie, ale tak pewna ręka. Ale zaczął się już mylić. Czyżby zmęczenie Laurenta Juareza, a może nieco tremy.
Ważny moment spotkania. Dwa razy spudłował francuski skrzydłowy. Rzadko się takie rzeczy widuje. Rozgrywa teraz Andrzej Plota. Jest szansa, żeby objąć prowadzenie. Siara, Wójcik, dobra zasłona. Nie było pick and rolla. Teraz drugą stroną Zieliński z McNullem. Ach, gdyby nie porozumienie. Maciej Zieliński wcześniej oddał tę piłkę do Joe McNulla. Znakomicie nam urwał się Joe McNull. O ułamek sekundy za późno to podanie Macieja Zielińskiego. O właśnie, jeszcze tam mijał rękę, ale przeszkadzał mu Juarez. Już Francuzi, właśnie Juarez, Julien, no i pod kosem był szybszy od Joe McNulla i ponownie trójkolorowi na prowadzenie. I przy dopingu publiczności rozpoczynają gracze Dariusza Skubiała, Zieliński z Juarestem, jeden na jeden. Faulowany przez Juaresta Maciej Zieliński. Na linii rzutów wolnych stanie skrzydłowy reprezentacji Polski. Popatrzmy jeszcze raz. Juarez. No i tutaj podobna sytuacja jak chwilę wcześniej z drugiej strony boiska, gdy zapatrzono się faulu Adama Wójcika. Zieliński pierwszy skuteczny, kapitan reprezentacji Polski, drugi także. Mimo lekkiej przewagi wzrostu drużyny francuskiej, to jednak Polacy w pierwszej połowie więcej razy zbierali piłkę z tabli. 22 do 13 w klasyfikacji zbiórek w oficjalnych statystykach tego meczu, a więc dobra gra polskich koszykarzy w bezpośredniej bliskości kosza. Zablokowany teraz przez Wójcika Juarez. No, złapali nasi właściwe tempo. Faulowany Andrzej Pluta. Wiedzą, co robić w takich przypadkach francuscy obrońcy. Chodzi o to, żeby wybić przeciwnika z rytmu. No i tutaj Dio tak popychał Plutę, żeby ten przypadkiem nie oddał celnego rzutu. Czas na żądanie trenera Francuzów Alana Weissa. Gorąca atmosfera na trybunach hali w Włocławku. To, co Państwo oglądali w przerwie, to było przypomnienie meczu Polska-Estonia. Tam naprawdę olbrzymie emocje, znakomite widowisko zakończone sukcesem naszej reprezentacji. O niczym innym nie marzą teraz i my także, zapewne Państwo przed telewizorami, jak pokonanie wicemistrzów olimpijskich z Sydney, ale czy to jest możliwe? Na pewno tak, przy tak grających naszych reprezentantach, jeśli wytrzyma to wszystko Joe McNull na Państwa ekranach, to zapewne tak. Okazało się, że grupa D, w której grają polscy reprezentanci, jest trudna. Nikomu nie udało się do tej pory wygrać wszystkich meczów, a aż cztery drużyny wygrały po dwa, a przegrały po jednej grze. No, oznacza to, że rywalizacja zacięta w tej rundzie, kiedy Polska gra z Francją, Białoruś zmierzy się z Węgrami, a Estonia zagra z Łotwą. W najbliższą sobotę Polacy zmierzą się z Białorusią na wyjeździe, natomiast Francuzów czeka już czwarty mecz wyjazdowy. To ciekawe, takie ułożenie spotkań w tej pierwszej części eliminacji Mistrzostw Europy, że Francuzi czterokrotnie grać będą na wyjazdach, raz tylko grali u siebie, podejmowali Węgrów, wygrali to spotkanie. Francuzi w sobotę grać będą w Ventspils w sobotę. Tę sobotę będziemy dla Państwa relacjonować spotkanie Białorusi z Polską, z Mińska. Ten mecz pokażemy wieczorem o 19:00 w sieci programów regionalnych. Skutecznie pierwszy rzut wolny Andrzeja Pluty. Drugi niestety już nie. Ale punkt przewagi biało-czerwony. Ważne momenty meczu. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że jest się twardym, że absolutnie nie widać u nas lęku przed obroną, przed kolejno zdobywanymi punktami przez Francuzów. Na razie to się udaje. Julien i Joe McNull, ale jakże kapitalny kolejny blok Adama Wójcika. I mamy piłkę. Bardzo ważne. Brawo Adam Wójcik. Zawodnik, na którym opiera się ostatnio gra jego klubowego zespołu. A więc Peristeri Ateny. Ale w reprezentacji widać, że Adam także bardzo wiele wnosi. Nie ma nikogo na wolnej pozycji, nie miał do kogo podać się Maciej Zieliński. Upływa czas, Pluta, wymuszona sytuacja do rzutu. Szkoda tej akcji już. Siara. Sonko i ponownie Siara.
Teraz długo Francuzi. Polacy skupieni w obronie. Wejście indywidualne przez ręce Joe McNulla próbował rzucać po Empie Tuyus, ale bezskutecznie. I znów Polacy. No chyba przełomowe momenty w tej trzeciej kwarty, kto wie czy nie meczu. Wójcik za trzy, nieskutecznie jest Joe McNull, on zbierze tę piłkę. Joe McNull, nie wiem jeszcze czy nie był raz. Faulowany. Jeszcze zbiórka. Jest szansa na rozegranie tej akcji, teraz uspokojenie. Ale doświadczenie już Andrzeja Pluty. To już zawodnik, który nie pierwszy raz przecież występuje w reprezentacji Polski. Prawica. On zna tę halę. Długo, długo trwała ta akcja, zdecydowania, bez zdecydowania nie udało się w końcu zdobyć punktu. Roman Prawica. Nadal 47 do 46. No ale widać jak wiele sił wkładają zawodnicy w grę. W tej chwili nikt się nie oszczędza ani w obronie, ani w ataku. 3 minuty do zakończenia trzeciej kwarty meczu. Sonko. No i dobijał teraz Pietrus, ale zdaje się, że ta dobitka była już po zatrzymaniu gry. Tak, nie będzie punktów. Faulował wcześniej Joe McNulla. O, właśnie wcześniej, przed tym rzutem Juliena, faul Joe McNulla. Tu oddanie od Sonko i tutaj dopatrzył się faulu arbiter. Julien na linii rzutów wolnych. Po raz pierwszy. Dotąd 8 punktów. Ale ogólnie Francuzi coraz częściej się mylą. Trafił po raz przy drugiej próbie Julien. Zieliński. Pluta. Roman Prawica. Teraz widzę, że ustawiają strefę Francuzi. Zieliński przedziera się tam, no i trudna to była sytuacja. Remis po 47, Siara. Teraz ważne, żeby bardzo dobrą zmianę dał Kordian Korytek, który pojawił się w miejsce zmęczonego Joe McNulla. Żeby nie był to znów moment, kiedy Francuzi odskoczą naszym reprezentantom. Na całe szczęście błąd Juliena, jeszcze przepychanka pomiędzy Korytkiem a Julienem. No, jakaś dwaj panowie. Wymiana zdań między centrami polskim i francuskim. No ale teraz już podali sobie ręce, znakomity gest, o sprawie nie będzie mowy. Ale wywalczyliśmy piłkę. Wznawia grę Maciej Zieliński i Andrzej Pluta. Teraz do Radka Chyrzego. Ustawiona strefa francuska. Wysoka, trzech graczy z przodu, dwóch z tyłu. Pluta, agresywnie przy nim Siara, Korytek, nie ma zbiórki, Sonko, ale szybkość jakaś sam przez całe boisko, no i dobrze tylko, że ten faul był na tyle skuteczny, że Sonko nie trafił. No jak szybko przemieścił się z piłką, kozłując, mijając Polaków Mustafa Sonko, no i w ostatniej chwili powstrzymywał go tam Maciej Zieliński wraz z Kordianem Korytkiem, bo łatwo minął Andrzeja Plut. Ostatnia minuta, prawie bez zdobyczy punktowej, remis po 47. Sonko celnie, a więc prowadzenie Francuzów. Dwukrotnie skutecznie Mustafa Sonko, 30-letni już zawodnik, ale doświadczenie po jego stronie. No i znakomite przygotowanie kondycyjne i przede wszystkim szybkościowe. Niezwykle sprawni Francuzi, ale to dotyczy ich faul wszystkich. W ataku, niestety Radosław Chyrzy. Reklamacje tutaj niepotrzebne, bo faktycznie wpadł rozpędzony na obrońcę. Proszę spojrzeć. No, Pietrus, można by z kolei powiedzieć, że jeszcze dostawiał nogę. Ale sobie wyrzekli, że jednak przewinienie polskiego skrzydłowego. Próbował jeszcze w końcu po tej akcji, już po gwizdku arbitrów, dyskutować z FIM RSR-em Radosław Chyrzy, ale tradycyjnie w takich sytuacjach na niewiele się to zdaje. Była szansa, aby biało-czerwoni, jest jeszcze cały czas, po 30 minutach schodzili na tę krótką przerwę prowadząc. Zupełnie inaczej wygląda końcówka tej trzeciej kwarty, odnosząc do pierwszej i do drugiej. Polacy wytrzymują to, iż grają bez Joe McNulla, który najwięcej chyba krwi
napsuł trójkolorowym, ale też ich trójkolorowi zawodzą. Nie są już tak skuteczni, nie trafiają niemalże z każdej pozycji. No i gdzieś najwyraźniej w tej trzeciej kwarcie, po pierwsze, nasi reprezentanci więcej uwagi poświęcają kryciu Laurenta Juaresta, ale też i on jest mniej widoczny. Minuta 43 sekundy pozostały do zakończenia trzeciej kwarty. Przy dwupunktowym prowadzeniu Francuzów 49-47 gra wznawiana spod kosza reprezentacji Francji po faulu w ataku Radosława Chyrzego. Laurent Ciara. Chyrzy na ławce rezerwowych. Pojawił się Krzysztof Sidor. Sonko. Przy nim właśnie Sidor. Trochę zamieszania. Julien, ale znowu Adam Wójcik. Niezawodny w blokach. No i teraz powinny być punkty. Andrzej Pluta. Dobrze, dwójkowa akcja Polaków. 49-49, 65 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Jak jest to ważne w tej chwili, nie dać Francuzom uciec, aby ta czwarta kwarta faktycznie decydowała o wyniku spotkania. Boris Dio teraz na boisku w drużynie Francji. Dio, oddanie do Sonko. Kombinują w tej chwili Francuzi, jakby to rzucić z dystansu, ale popełnili błąd 24 sekund. Zbyt długa ta akcja, zbyt wiele podań. Ma pretensje trener Weiss do Mustafy Sonko, że on jako odpowiedzialny za grę zespołu na pozycji numer 1 pozwolił na to. No, ale też nie martwmy się jednak tymi sprawami zespołu francuskiego. Wracajmy do gry. Pluta w tej chwili. Wójcik, Zieliński. Krzysztof Sidor. Gęsto, gęsto pod koszem od obrońców Francji. Z daleka rzut Zielińskiego. Pewnie, jak zostało na kapitana. 52-49 prowadzi Polska. I Francuzi mogą grać do końca czasu tej kwarty. Jo. Sonko indywidualnie pod kosz. Sonko, nie będzie punktów. Jeszcze szansa dla Polaków. Zagrać to dokładnie. Jest szansa na to, aby wyprowadzić różnicą nawet do 5 końca punktów. Ostatnie sekundy. Rzuca Zieliński. No i dobitka Adama Wójcika już po czasie. Ale znakomicie. 52-49 po trzech kwartach, a więc tę trzecią kwartę Polacy wygrywają bardzo wysoko, bo aż 21-10, różnicą 11 punktów. No ale to, o czym mówiliśmy w przerwie, Polacy wreszcie zaczęli trafiać za linii 6-25, 3 celne rzuty. Teraz ta przewaga Francuzów jest już minimalna, oni oddali 13 rzutów, 4 celne, Polacy 10-3. I widać skuteczność polskich wysokich zawodników pod koszami. Zbiórki zarówno w ataku, jak i w obronie, no szczególnie w ataku, to widać. Przygniatająca przewaga Polaków, jeśli chodzi o odzyskiwanie piłki po rzucie. No a w obronie także 7 zbiórek więcej. To bardzo optymistycznie nastraja przed czwartą kwartą. Jeszcze jeśli chodzi o skuteczność, Francuzi lepsi od nas w rzutach wolnych, a tymczasem Hubert Morawiak rozmawia kolejnym z naszych reprezentantów, który uczestniczył w zgrupowaniu przed spotkaniami i będzie uczestniczył w zgrupowaniu przed spotkaniami z Francją i Białorusią, graczem idei Śląska Wrocław, Pawłem Biekierą. Paweł, znakomita ta trzecia kwarta w wykonaniu biało-czerwonych. Myślę, że to przede wszystkim zasługa trenera, który dobrze nas zmotywował w przerwie i powiedział, że wszystko zależy od drugiej połowy i chłopaki postarają się i mam nadzieję, że będzie tak jak wczoraj, taki czwartek kwarcie i mecz się skończy naszym zwycięstwem. Właśnie do tej gry podkoszowej włączyli się też zawodnicy rzutami z dystansu. 3 rzuty za 3 punkty. Tego brakowało w pierwszych 20 minutach. No myślę, że decyduje to walka na tablicach, którą nasi zdecydowanie wygrywają i muszą zagęścić. Dzięki temu są otwarte pozycje rzutowe za 3 punkty. 3 punkty to niewielka przewaga. Co trzeba będzie robić, żeby ją utrzymać? Przede wszystkim dobra gra na tablicach i skuteczność w rzutach za 3 punkty. Dziękuję bardzo, wracamy na boisko. Skuteczność w rzutach za 3 punkty, Paweł Biekiera. Ściskamy kciuki, podobnie jak te 4,5 tysiąca widzów, którzy przybyli do Hali Mistrzów we Włocławku. Zdobyliśmy piłkę po wznowieniu. Kordian Korytek do Andrzeja Pluty. Znają się świetnie, grają w jednym klubie w Blachach Kluszyński Pruszków. No a kiedyś zaliczali także wspólne występy w Bobrach Bytom. Znowu Pluta.
Wójcik. O, szukał pod koszem Kordiana Korytka, ale może tym razem lepiej byłoby, żeby rzucał sam. Sierra, ale Francuzi też się mylą. Pietrus do Juliana, ale przy Julianie wysoko uniesione w górę ręce Kordiana Korytka. Nie mógł rzucać Francuz, ale piłka na obwód do Laurenta Sierry. Sierra też ustawia swoich kolegów. Sierra indywidualnie, no nie ma do kogo podać Sierra. Zdecydował się na zrzut, no i proszę, doświadczenie. Taka świeca w górę, ale skuteczna. Punkty zdobyte przez Sierrę. No i ma pretensje. Przez moment miał pretensje do swoich partnerów, że nie wychodzili na wolne pozycje. Krzysztof Sidor. Ach, ta piłka miała właśnie dotrzeć do Andrzeja Pluty, ale zorientowali się Francuzi. Sierra. Znowu do ran Sierra i Juarez niesłychanie niebezpieczny za linią 6.25. Trzy punkty Laurenta Juareza, przypomniał o sobie. Tak jak to robił w pierwszej kwarcie meczu. I ponownie trójkolorowi na prowadzeniu. Dwa punkty przewagi. 54-52. Sidor rozpoczyna akcję. Wójcik. Zagęszczona obrona Francuzów. Zieliński. No nie ma tam, gdzie się przedrzeć. To są wszystko podania na siłę. Teraz błąd, właśnie. Błąd 24 sekund, a więc to oznacza, że tym razem my nie byliśmy w stanie znaleźć pomysłu na dobrą obronę Francuzów. Za mało ruchu było w tej akcji. Francuzi podwajali, ale nie było żadnego z partnerów, który wychodziłby na wolną pozycję. Umiejętnie grają ten sposób defensywy Francuzi. To podwojenie. Pozostali zawodnicy zostają, by kryć taką półstrefą. Nie jest to indywidualne krycie, odcinanie od podania. Teraz Pietrus. Niebezpiecznie, śmiało poczynają sobie Francuzi. Kolejny rzut za 3 punkty, no i 5 punktów przewagi rywala. A było już dużo lepiej. Adam Wójcik. Dobrze. Trzymamy zatem dystans. 7 minut 42 sekundy do zakończenia meczu. 57-44 prowadzi Francja. Laurent Sierra. Pietrus. Ależ i dynamika w nogach tego dobry zawodnika. Dobry blok tym razem. Gdybyśmy zobaczyli jeszcze raz tę akcję, no właśnie. Niewątpliwie tutaj tym blokującym był Adam Wójcik. Kozier, ale czy trzymał tylko za rękę zawodnika francuskiego, czy nie? Tylko pomagał. No, hał jest wtedy, kiedy gwizdze sędzia. Dokładnie tak. A tym razem sędziowie nie zagwizdali, a więc gramy dalej. Znakomicie teraz Korytek. Sierra do Juareza. Pilnowany Juarez. Faul w ataku i faul w ataku, a więc przy tym minięciu fauluje Laurent Juarez. Dobra obrona. Widać w tej chwili, że ustawieni tam i Sidor, i Pluta, jeśli dobrze dojrzałem w tej akcji. To dzięki nim mamy w tej chwili piłkę. Pluta. Przed nim Juarez. Strefą Francuzi już od dłuższego czasu. Zieliński, przydałby się rzut z dystansu. Joe McNull powrócił na plac gry, ale nieskutecznie. Francuzi, wyjście ze strefy to okazja do kontry, ale zdążyli wrócić biało-czerwoni. Pokrzykiwania Dariusza Strzubiała. Juarez. Cyril Julien pogubił się w tej akcji, ale arbitrzy uznali, że ostatni dotknął piłki Joe McNull. Ale jakże niebezpieczny jest Laurent Sierra, kiedy stoi gdzieś nawet 7-8 metrów od kosza i spogląda w jego kierunku. Trzeba bardzo uważać, żeby nie rzucił za 3 punkty. No ale on wtedy potrafi minąć. Dlatego potrzebna jest koniecznie pomoc. No a teraz tracimy piłkę. Krzysztof Sidor był tym, który dotknął jej ostatni. I Francuzi mają znów 24 sekundy na rozegranie akcji, a więc pełen czas. Juarez i Sierra. Dwaj doświadczeni, bardzo doświadczeni koszykarze, absolutne filary reprezentacji Francji. Julien ze Sierrą. Sierra. Dio do Juareza. Rozłożyli tę akcję, rozrzucili tę akcję, ale faulował. Kiedy Juarez spudłował, a Dio. Faulował Dio. Za chwilę zapewne na parkiecie. Jeszcze raz ta akcja. Rozrzucili polską obronę Francuzi. Juarez nie trafił i tutaj popychał wcześniej
O, właśnie w tym momencie, kiedy uciekli nam zawodnicy z kadru. Kiedy byli w kadrze, zdążyliśmy się zorientować, że Dio faktycznie odpychał obrońcę. Przez moment widzieliśmy wskazówki, które przekazywał Radosławowi Chyżemu Dariusz Szczubiał. Chyży już na parkiecie. Jak ma grać właśnie Chyży? Do Wójcika. Adam Wójcik sobie poradził. Jeśli to przekazywał, takie podania przekazywał Radosławowi Chyżemu Dariusz Szczubiał, to jego podopieczny wykonał to perfekcyjnie. Kolejny raz pomylił się Laurent Juarez, zbiórka McNulla. Panujemy pod tablicami i bardzo dobrze, że tak się dzieje. No a Adam Wójcik w tej chwili pewnie częściej będzie dostawał podania pod koszem. To jest zawodnik, który ma bodaj najlepsze statystyki w meczach euroligowych z polskich koszykarzy i rzeczywiście trzeba to wykorzystać. Wychodzi teraz Pluta, do niego piłka za 3 punkty Andrzej Pluta. Trudna pozycja. Trudna dlatego, że już tam nadlatywał do bloku obrońca. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie z tego spotkania, że nie tylko skoczność i wzrost dają zbiórki na obu tablicach. Widać, że Francuzi skaczą wysoko, są dynamiczni, a jednak ta przewaga, jeśli chodzi o zbierane piłki, jest po stronie Polaków. Mieliśmy tego przykład dosłownie przed chwilą przy poprzedniej akcji, niecelnym rzucie Juaresta, kiedy próbował zbierać Dio. Wyskoczył w górę, ale nie przygotowywał się raczej do zbiórki, tylko do dobitki. Walczył o piłkę w parterze Laurent Sierra, ale nic nie wywalczył. Nadal piłka w rękach Andrzeja Pluty. Dobrze Polacy w tej chwili prowokują rzuty z daleka Francuzów i ci nie trafiają, a u nas w ataku Joe McNull. Ależ jak zacięta walka, proszę spojrzeć, będzie rzut sędziowski. Był tam i Adam Wójcik, i Maciej Zieliński, i Joe McNull. A ze strony francuskiej był Pietrus, no ale przede wszystkim ten, który tam skakał i walczył, czyli Dio. No ale teraz Dio zaprzeczył tym słowom, które przed chwilą wypowiedziałem, że skoczność nie zawsze przesądza o zwycięskich pojedynkach, ale blok Dio był fantastyczny. To teraz wygra to wznowienie. Wójcik, ach! Dobrze, Pluta za 3 punkty, będą więc 3 rzuty wolne, bo był faulowany Andrzej Pluta właśnie przez Dio. Ale co doświadczenie, to doświadczenie. Znakomicie zachował się w tej akcji Andrzej Pluta. Boris Dio, zawodnik po Ortez. Od 2000 roku gra oczywiście w Eurolidze, a w 2000 roku również zdobył Mistrzostwo Europy Juniorów. Andrzej Pluta tymczasem na linii rzutów wolnych. Mamy remis po pierwszym celnym rzucie. Poczekajmy na dalsze. Świetnie, świetnie polski rozgrywający. No już od dawna ton grze polskiej kadry nadają tacy zawodnicy jak Andrzej Pluta, jak Maciej Zieliński, jak Adam Wójcik. Znakomicie Andrzej Pluta. Ponownie na prowadzeniu, tym razem dwupunktowym, gracze Szczubiała. Sierra rozpoczyna akcję Francuzy. Juarez, przy nim Chyży. Próbuje go tam podsłaniać Pietrus. Teraz już Dio indywidualnie. Nieskutecznie, ale teraz wyżej od Joe McNulla skoczył Dio. Jeszcze Julien. Juarez, Sierra teraz. Mają trochę jeszcze czasu Francuzi, a więc poczekają z rzutem. Julien i Juarez, no i Sierra. To jego pozycja. Ale nie trafił Sierra i zebrał Adam Wójcik. No trochę zamieszania, wszystko to jednak szczęśliwie się zakończyło. Prosi o czas trener Alain Weiss. Andrzej Pluta. Zdążyli wrócić Francuzi. Była wcześniej okazja do kontry, ale to już wszystko było. Radosław Chyży, przed nim Juarez. Pluta za 3. Nieskutecznie. Jest tam Joe McNull, jest Wójcik. Walczyli ze sobą Zieliński i McNull, ale trafił Maciej Zieliński. I do tego jeszcze z faulem. Przeszkadzali sobie nawzajem Joe McNull z Maciejem Zielińskim. Obaj zebrali tę piłkę, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Jeszcze raz ta akcja, proszę zobaczyć. Joe McNull tutaj wypadła z rąk i tutaj Polacy mają ją obaj w rękach. Najsilniejszy Maciej Zieliński. I jak na kapitana powstało akcja, być może, oby tak jak z Estonią, przełomowa w tym spotkaniu. 61-57 prowadzi reprezentacja Polski. Wziął czas, tak jak zapowiadał trener Alain Weiss. Widzi, że to jest już końcówka spotkania, 3 minuty 35 sekund mniej więcej do zakończenia ostatniej kwarty.
a my widzimy polską ławkę oraz trybunę honorową, na której zasłużeni trenerzy, działacze, widzę prezesa Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet Wiesława Zycha, kiedyś prezesował również Polskiej Lidze Koszykarzy. I znakomita tradycyjnie atmosfera w hali we Włocławku to Dominik Tomczyk, wielki którego nieobecny, kontuzja wykluczyła z tego spotkania. Miejsce w składzie jest oczywiście przy ławce rezerwowych razem z kolegami. I mocno gestykulujący i Dariusz Szubiał i jego asystenci Ryszard Poznański i Andrzej Kowal. Silny doping od włocławskiej publiczności. Wszyscy razem są za biało-czerwonymi. Tak właśnie powinien wyglądać doping dla reprezentacji narodowej. A Maciej Zieliński na linii rzutów wolnych. Zbiórka po własnym rzucie. Znakomicie. Mamy teraz kolejne 20 sekund. Można to wykorzystać na spokojny atak pozycyjny. Zieliński z Wójcikiem. Będzie tam podwajał Digby, ale Zieliński, Wójcik sprytnie dobija po własnym rzucie. Czy będą punkty? Jakże niesamowita walka. Znowu Adam Wójcik jest! Co znaczy ciąg na kosz, to znaczy jest, walka no. Do końca. Tę akcję chyba wszyscy polscy trenerzy grup młodzieżowych powinni pokazywać, jak należy Proszę. Grać w koszykówkę. Rzut i dobitka. Wciąż Adam Wójcik. Ileż skoków wykonał? Z jednej strony kosza, z drugiej. Tu kolejna Polak. Zbiórka. I mimo faulu jeszcze dobitka i dwa punkty. Wspaniale Adam Wójcik. Niestety trzypunktowej akcji nie było, ale nie wymagajmy za dużo. Ale teraz zupełnie rozkojarzeni Francuzi. Widać, że robią na nich wrażenie te akcje kończone przez Polaków po walce pod ich koszem. Prowadzimy 6 punktami. 3 minuty do zakończenia meczu. Olbrzymia szansa przed reprezentacją Polski. Byłoby to 3. zwycięstwo w tych eliminacjach. I nad zdecydowanym faworytem grupy. Maciej Zieliński, no ale jeszcze 3 minuty, 180 sekund nadziei, które i marzeń, które mogą się tutaj spełnić. Stracił piłkę, ale nie po takich błędach. Ciara będzie kończył sam. No i dobitka Juliena to tylko formalność, bo piłka i tak była już w koszu. 2 minuty 40 sekund. Tyle pozostaje do końca meczu. Andrzej Pluta i Laurent Ciara. Na pewno mecz jeszcze wygrany nie jest. Trzeba w wielkim skupieniu rozegrać te ostatnie fragmenty. Oj, myli się teraz Zieliński. Dobrze, że naprawił, złapał piłkę. Wójcik. Brawo. Kapitalnie Adam Wójcik. Bohater dzisiejszego spotkania. Ciara teraz wybronić tę akcję. 6 punktów przewagi biało-czerwony. Ciara. Już jest. Digby i trafia za 3 punkty. Także jest doświadczony zawodnik, bardzo trzeba go pilnować, zawodnik Barcelony, a przedtem doświadczenie w europejskiej koszykówce zdobyte w Aspelu, Villerban. Chyży, nie ma faulu w ataku, ale też ale nie ma punktu. Znakomity teraz blok Digbo. Ciara, nerwy z jednej i z drugiej strony, faul teraz Andrzeja Pluty. Wiele pretensji, tak jeden jak i drugi trener ma do arbitrów, no ale nerwowo. Troszeczkę dzielą chyba porówno, choć tutaj w ruchu był Andrzej Pluta. Było to jego przewinienie, poprosił momentalnie o czas trener Dariusz Szczubiał. Prowadzimy 3 punktami, ale ostatnio lepszy okres gry Francuzów. Alain Digby dał się nam we znaki. To było 4 przewinienie Andrzeja Pluty. Joma Knoll obok Adama Wójcika, chyba cichy bohater tego spotkania, bo to co wyczyniał i pokazywał Adam Wójcik wspólnie z Maciejem Zielińskim w ostatnich minutach, to było to, co porwało polską publiczność tutaj we Włocławku i otworzyło ogromną szansę do tego, aby ci właśnie gracze dokonali być może ważnego kroku dla polskiej koszykówki, bo nie trzeba ukrywać, że ten sukces reprezentacji jest bardzo potrzebny polskiemu basketowi. A oczywiście sukcesem będzie nie tylko wygranie z Francją, ale przede wszystkim awans do Mistrzostw Europy w przyszłym roku na boiskach Szwecji. Oczywiście to dzisiejsze ewentualne zwycięstwo nad Francuzami nie otwiera jeszcze drogi do Szwecji na Mistrzostwa Europy, ale bardzo przybliża te finały do naszej reprezentacji.
Ostatnia minuta i 43 sekundy przed nami. Piłka w rękach Laurenta Sciary. Rozpoczynają Francuzi. Digby, Juarez. Olbrzymi tumult. Hali we Włocławku. Wszyscy teraz przeszkadzają jak mogą zespołowi francuskiemu. Digby, on bierze ciężar gry na siebie. Nie trafił teraz, ale jeszcze Pietrus zablokowany. Joe McNull i Andrzej Plota. Wracają Francuzi do obrony, jeszcze nie kryją na całym boisku. A nasi spokojnie, Andrzej Pluta. Wójcik daleko od kosza, na obwodzie. Próbuje mijać Juliena. Adam Wójcik niecelnie. Trzeba teraz samemu wrócić błyskawicznie do obrony. Digby i Sciara. Teraz będą układać tę akcję Francuzi. Trzy punkty tracą, ale jeszcze sporo czasu do zakończenia spotkania. Julien. Paul Wójcika. Tak jest. Blisko pod koszem stał niemiecki arbiter. I piłka z boku dla Francuzów. Protestują trójkolorowi, że powinny być rzuty. No ale wyraźnie nie był w pozycji rzutowej. Odchodził od kosza właśnie. O, Cyril Julien. Stąd piłka z boku tylko dla Francuzów. Tak, a był to dopiero trzeci faul Polaków w tej kwarcie, więc nie było podstaw do tego, żeby domagać się rzutów wolnych. Digby. Oj, znowu za trzy punkty, ale Digby. No, kiedy nieco zmęczeni poczuli się Juarez i Sciara, ten właśnie zawodnik wziął ciężar gry na swoje ramiona. Wcześniej nie zdobywał punktów. Sześć punktów, które zdobył w ostatnich dwóch minutach. Dwoma, ale wracamy do gry. Zieliński teraz próbował wywalczyć faul przede wszystkim, ale nic z tego nie wyszło. Mamy remis po 65. No ale co gorsza, straciliśmy piłkę. Niepokój na twarzach kibiców. Ostatnie 30 sekund meczu. Trzeba teraz szczególnie dobrze bronić. Zieliński, Julien, przy nim oczywiście obrońcy nie ma, bo to center raczej nie będzie rzucał, ale Juarez. Zbiórka Zielińskiego. No i możemy grać do końca. Wszystkie atuty w rękach naszej reprezentacji. Andrzej Pluta prosi o czas wejść, ale nie wiadomo, czy zdąży go wziąć. Poczekajmy. Sciara przy Andrzeju Plucie. Andrzej Pluta sam tam przedziera się. Tylko piłka z boku. Nie ma faulu. Niespełna 3 sekundy do zakończenia spotkania. Czyżby miała to być ostatnia akcja meczu? Jeśli Polacy trafią, to być może, ale wykorzystuje tę przerwę trener Weiss. Tak, wcześniej już o nią poprosił. To był czas dla Dariusza Szczubiała. Rzeczywiście piłka w tej chwili przecież z boku dla Polaków. Choć tablica we Włocławku wskazuje, że to czas dla Francuzów. Sędzia, w każdym razie mamy przerwę. Sędzia niewątpliwie wskazał, że o czas poprosił Dariusz Szczubiał. No i nie widziałem sprzeciwu ze strony stolika i sekretarza zawodów. Na pewno jeden i drugi szkoleniowiec ma wiele do powiedzenia swoim podopiecznym. Z tym sytuacja niewątpliwie wymagająca starannych instrukcji, bo tutaj ważą się losy spotkania. Po 65 i tylko 3 sekundy do zakończenia meczu. Być może będziemy mieli bohatera w polskim zespole tej ostatniej akcji. Gdyby okazało się, że ta akcja nie przyniesie rozstrzygnięcia, no to zanosi się nam tutaj na dogrywkę. Kolejną dogrywkę we Włocławku. Wtedy będzie można to podsumować krótko, jak Włocławek to dogrywka. Będzie to sala dogrywek, a nie sala mistrzów. No ale na razie poczekajmy. Tak, 3 sekundy, no bez dwóch setnych do zakończenia tej części meczu i całego spotkania. Biało-czerwoni za linii końcowej. Andrzej Pluta będzie wznawiał grę. No myślę, że ta zagrywka powinna być już starannie opracowana na treningach. Daleko na obwód do Zielińskiego. Maciej Zieliński! I będziemy mieli dogrywkę. Jak Włocławek, to dogrywka. Tak było z Estonią, było zwycięsko. Tak jest z Francją. Jak będzie tym razem? 65 do 65 po 40 minutach. Czwartego meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polska, Francja. Znowu dreszczowiec we Włocławku przy okazji meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy. Teraz chwila oddechu dla zawodników, chwila oddechu dla kibiców i jej emocje rozpoczną się od nowa. Ten czwartą partię przegraliśmy 13 do 16. Do 65. No cóż, 110 do 105 po dogrywce wygraliśmy tutaj z Estonią. To było 24 listopada. Teraz dwa miesiące później znowu dogrywka w meczu z Francją. Oczywiście dużo lepiej Polacy poradzili sobie, radzą sobie do tej pory z przeciwnikiem niż
wiosną 97 roku w Wałbrzychu. Wtedy przegraliśmy 73-89. Polacy awansowali do ówczesnych finałów Mistrzostw Europy z trzeciego miejsca w grupie. Ale to, co ważne w tym spotkaniu, 65-65 po 40 minutach gry, wreszcie biało-czerwoni poprawili to, co było ich bolączką w tych pierwszych trzech meczach. Bronią bardzo dobrze w dzisiejszym spotkaniu. Taki rywal jak Francja zdołał tylko Polakom rzucić 65 punktów. To na pewno postęp w grze obronnej, na pewno polskiego zespołu. Być może to będzie kluczem do zwycięstwa, bo w to zwycięstwo poza ekipą francuską tutaj w hali we Wrocławku nikt nie wątpi. Z Węgrami faktycznie straciliśmy 101 punktów, z Estonią 105, wcześniej w meczu z Łotwą 81 straconych punktów. Także jeśli chodzi o postawę w obronie, zdecydowanie na razie najlepiej z wszystkich tych czterech spotkań eliminacyjnych Mistrzostw Europy 2003 roku. Wychodzą już piątki zawodników po krótkiej przerwie do dogrywki. A więc 5 minut dodatkowego czasu gry przed nami w zespole polskim na boisku. Zieliński, Wójcik, Magnul, Chyży i Andrzej Pluta. Francuzi, Florent Pietrus, Juarez, Digby, Julien i oczywiście Laurent Ciara. Pluta rozpoczyna akcję, Ciara przed nim, Wójcik za trzy, przydałby się skuteczny rzut, ale to pozostaje tylko w sferze marzeń przy tej akcji, przynajmniej w wykonaniu Adama Wójcika. Ciara ustawia kolegów z reprezentacji, Cyril Julien, Juarez, Digbo, przed nim Zieliński, no muszą kryć go od rzutu za trzy punkty, Ciara, no i skuteczny. Dwupunktowe prowadzenie trójkolorowe. Pierwsze punkty w dogrywce zdobyte przez reprezentację Francji. Poczekajmy teraz na odpowiedź biało-czerwonych. Andrzej Pluta. Wójcik, Chyży, przed nim Laurent Juarez. Joe McNull, no i wsparty na nim, prawie że leżący Cyril Julien. Walka znowu pod koszem, ale zbiórka Francuzów. Ciara. Juarez. Ale i znalazł tam Pietrusa, zagrał. Ale zablokowany Pietrus. Już Polacy, przydałyby się pierwsze punkty w tej dogrywce. Nerwowo tak z jednej, jak i z drugiej strony. Ale te dwa punkty w tej dodatkowych w pięciu minutach, jak na razie po stronie Francuzów. Zieliński za trzy, nieskutecznie walczy tam jeszcze Wójcik, też bez powodzenia. Ciara, wyglądało to na faul na Macieju Zielińskim, dopiero teraz przewinienie, ale to oczywiście już w innej sytuacji. Maciej Zieliński przewinił, leżąc już na parkiecie. Tu nie było faulu. A tam gdzieś poza kadrem leży na parkiecie właśnie Maciej Zieliński. Widzieliśmy tylko jego rękę, jak przeskazał Pietrusowi w oddaniu skutecznego rzutu. On ma linii rzutów wolnych. I powiększa się to prowadzenie gości z Francji. Florent Pietrus, brat Michaela Pietrusa, drugiego z reprezentantów, który tutaj oczekuje wciąż na ławce rezerwowych na swoją szansę. Florent zdecydowanie lepszy w dzisiejszym meczu, częściej wykorzystywany przez trenera Weissa. Teraz się pomylił. Obydwaj bracia Pietrusowie urodzeni na Guadeloupe, a obecnie w Poortez, najlepszej obecnie klubowej drużynie francuskiej. Gubią się nasi reprezentanci. Brak takiej przełomowej akcji, która znów dodałaby skrzydeł podopiecznym Dariusza Szczubiała. Nie potrafią takiej akcji przeprowadzić ani Wójcik, ani Maciej Zieliński, po których no ale można by oczekiwać właśnie takiej akcji, ale wyszedł poza linię boczną teraz Laurent Ciara. Odpocznie przez chwilę Maciej Zieliński, widocznie uznał trener Szczubiał, że w tych ostatnich akcjach no, miał prawo się zmęczyć, a więc Roman Prawica za niego na boisku, ostatnie 2 minuty i 50 sekund, trzeba opanowania polskiemu zespołowi, przegrywamy w tej chwili 3 punktami, konieczne jest odrobienie strat. Wójcik, mocna obrona Francuzów. Andrzej Pluta. Ale on także nie trafi. Mylą się jeden po drugim Polacy w ataku. Niedobrze, niedobrze, to potrzeba jest jakichkolwiek punktów w dogrywce. Na razie nie udało się ich zdobyć.
A dodatkowe dwa rzuty wolne, może nie dodatkowe, ale dwa rzuty wolne wykonywać będą Francuzi. Cyril Julien. Czy Juarez, jednak Juarez próbował zmienić tę decyzję, wołać właśnie Juliena, arbiter, ale w porozumieniu z drugim arbitrem uznał, że Juarez na linii rzutów wolnych jednak. Na Juarez, na całe szczęście, po pierwszej połowie, którą rozegrał na bardzo wysokim procencie, w drugiej i w dogrywce myli się raz za razem, choć teraz drugi rzut wolny skuteczny i 4 punkty przewagi Francuzów. A w dodatkowym czasie gry przez 2,5 minuty biało-czerwoni nie zdobyli jeszcze punktu. Kto przełamie tę niemoc? Zablokowany Adam Wójcik. I to zablokowany zgodnie z przepisami. Tutaj daje sobie znać ta skoczność Francuzów. Chyży, nie ma do kogo podać. Znalazł w końcu Wójcika. Jeszcze raz Adam Wójcik. No i teraz już bez bloku niecelnie. Tracimy piłkę. Niedobrze układa się dla drużyny biało-czerwonych ta dogrywka. 2 minuty 14 sekund do końca, a nasi wciąż przegrywają 4 punktami. Brak tej iskry i choćby łutu szczęścia w tej dogrywce, która by znów poderwała graficzny biała do walki. Ciara, a Francuzi dokładnie, dostojnie rzekłbym nawet momentami, pewni swego. Digbo. To jest trzecia próba tego zawodnika w tym spotkaniu z linii 6.25 i trzecia skuteczna. No cóż, gra dobrze dokładnie wtedy, kiedy potrzebuje tego drużyna. W tej chwili brakuje takiego zawodnika w naszym zespole. Minuta 43 sekundy z zakończenia dodatkowego czasu gry. Jest teraz szansa, 7 punktów przewagi. Jest szansa na punkty, ponieważ faulował Julien Andrzeja Plutę. Wcześniej nie wiem, komu w końcu zaliczono ten faul. Czy był to Sierra, czy Julian. W każdym razie oni obaj tam blokowali naszego rozgrywającego, który będzie miał dwa rzuty wolne do dyspozycji. No trudno o lepszą okazję do zdobycia punktu. Jeszcze przerwa na żądanie. Najskuteczniejsi. Adam Wójcik wyprzedził Lorenza Juaresta. Dobra, druga połowa naszego rozgrywającego, no ale już w dogrywce troszeczkę słabiej. Szkoda, bardzo szkoda, bo przecież Adam Wójcik tak czy owak jest bohaterem tego meczu. No a Laurent Juarez świetnie rozpoczął spotkanie, pierwsze dwie kwarty koncertowo, potem nieco w cieniu. No a w dogrywce i w ostatniej kwarcie to nie on, tylko Alain Digbe. Tutaj widać, że 9 jego punktów, wszystkie zdobyte rzutami za 3 punkty. Teraz spokojnie mogą grać Francuzi, a Polacy no nie mają zbyt wiele czasu na to, aby odrobić tę 7-punktową stratę. Teraz pojawia się szansa na to, żeby zdobyć pierwsze punkty w dodatkowym czasie gry, w tej dogrywce. No i później muszą Polacy zaryzykować chyba krycie na całym placu, bo to ostatnia szansa na to, aby wyjść z tego pojedynku z trójkolorowymi zwycięsko. Wrócił na parkiet Maciej Zieliński, zastąpił Radosława Chyżego. Jest także Kordian Korytek. Mamy więc punkty. 67 zdobyli ich Polacy, 72 Francuzi. I obrona agresywna tak, na całym na placu. Juarez faulowany. No będą liczyć ewentualnie Polacy na to, iż mylić się będą Francuzi. Nie będzie to zapewne piękne widowisko w tej końcówce, ale Polacy szukają szansy na to, aby odwrócić jeszcze losy tego spotkania. Warto to spojrzeć, jest możliwe. Warto spojrzeć na sytuację dyscyplinarną. Jeden Francuz ma już 5 przewinień, jest to Dio. Natomiast w drużynie polskiej wszyscy jeszcze w komplecie. Natomiast po 4 faule mają Pluta i grający z siódemką Radosław Chyży. Raz pomylił się Laurent Juarez. Korytek. Przeciwko Julianowi, no ale wyłuskał piłkę Digbe. Znowu był tam, gdzie być powinien. Ciara. Macha mu ręką Pietrus, że nie podawaj do mnie. Jakby chciał powiedzieć, zagrajmy to długo, czas pracuje na naszą korzyść. Ale Sierra, teraz już nie faulują Polacy. Julien zgubił piłkę, będzie out dla Polski. Ale walczą Francuzi do samego końca, nie odpuszczają żadnej piłki. Zdają sobie sprawę z tego, że bardzo cenne to będzie zwycięstwo w hali przeciwnika. Pluta. Andrzej Pluta. Musiał oddawać piłkę w tej chwili.
To już nie mogło być zakończone rzutem. Ale strata Polaków, no i ostatnia minuta dogrywki rozpoczęta. Wymyka się zwycięstwo naszej reprezentacji, chociaż było już tak blisko. Sierra. Nie faulował Pluta, ale nie trafił też faulowany Pietrus. Faul Kordiana Korytka. Ucichły włocławskie trybuny. No ale włocławscy kibice dali niemalże z siebie wszystko. Podobnie jak polscy koszykarze. I można powiedzieć, że zabrakło tej kropki na D, choć jeszcze cały czas gdzieś tam głęboko dziś jest szansa na to, aby odrobić tę stratę. Ale już tylko niespełna 43 sekundy na odwrócenie karty w tym meczu. 7 punktów straty reprezentacji Polski. Andrzej Pluta. No tutaj nie można już pozwolić sobie na długie rozgrywanie akcji, ani na straty, tak jak teraz Roman Trawica. Sierra pięknie do Pietrusa. No i Francuzi, zdaje się, postawili kropkę na D. Ale akcja, po której ręce same składały się do oklasków. Zieliński i on także przy tym podwojeniu. Ach, nie pogubił się na całe szczęście. Pluta jeszcze za 3. Jest, trafił Andrzej Pluta. 14 sekund do końca. Digby faulowany przez Romana Prawicę. 6-punktowe prowadzenie Francuzów. 13 sekund do zakończenia meczu. Walczymy, walczymy. To jest w tej chwili najważniejsze. Podobnie jak, tak jak w meczu z Estonią, rzeczywiście zabrakło takiego zawodnika reprezentacji Polski, który dałby sygnał do ataku, który przede wszystkim nie bałby się w tych kluczowych momentach zdobyć punktów. No ale popatrzmy jeszcze teraz. Digby po tym faulu na linii rzutów wolnych. Nie myli się Alain Digby. Niewątpliwie wybijająca się postać w końcówce spotkania. No można powiedzieć, że bohater chyba reprezentacji Francji. W odpowiednich momentach nie drżała mu ręka. 11 punktów. Prowadzenie Francuzów. No nie wiem, teraz chyba Zieliński powinien już ryzykować za 3, a nie taki rzut spod samego kosza. To przesądza sprawę, proszę Państwa. Niestety, przykro nam to stwierdzić, przegrywamy z Francją we Włocławku 70-78 po emocjonującej czwartej kwarcie, no ale przede wszystkim po przegranej 8 punktami dogrywce. Nie udało się, druga porażka reprezentacji Polski w tych eliminacjach. Będzie szansa na poprawienie bilansu już w sobotę w meczu z Białorusią. Dziękujemy Państwu za uwagę. Mecz ze Włocławka komentowali Rafał Darzynkiewicz i Piotr Stopczyński.